Jingle bells, jingle bells, jingles all the way. Oh, what fun it is to ride with a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, na 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 Przestań, na. przestań, już jest żenująco. Witamy, witamy naszych czytelników, naszych słuchaczy. Portal konsolowisko.pl zaprasza na konsolidację numer, już sam nie wiem który, zaraz to sprawdzimy. Dawno nie nagrywaliśmy konsolidacji, ale... No bo taka wieść, to nikt tego nie chce słuchać. Oczywiście, że tego nikt nie chce słuchać, robimy to dla własnej satysfakcji. Puszczamy to w eter i sami odsłuchujemy, później nabijamy odsłonę. Wiadomo, o co chodzi. No, ale być może się trafi jakiś jeden rodzynek, który nas słucha i tutaj należałoby się coś wyjaśnić. Bardzo przepraszamy za tak długi poślizg, ale mamy ku temu jakieś powody. Musimy się usprawiedliwić. Królik, najpierw ty się usprawiedliw. Zobacz. Jestem leniwą gnidą, wolę grać niż nagrywać i więcej kłamstw nie wymyślam. Tak jest. Ja mam tylko jedno kłamstwo na usprawiedliwienie, mianowicie remont miałem w mieszkaniu. Dokładnie 4 tygodnie trwał. Tonąłem w gipsie, tonąłem między meblami, lawirowałem w mieszkaniu. Robiłem kapitalny remont, naprawdę nie miałem możliwości ani opcji na skupienie się. No ale mniejsza o to. Jesteśmy, wracamy, nagrywamy konsolidację taką świąteczną, bardzo luźną. Jesteśmy jeszcze na kacu po Wigilii. Nagrywamy to 25 grudnia, więc zgodnie z planem dzisiaj ta konsolidacja się pojawi na portalu. Przepraszamy w związku z tym za poziom merytoryczny i nasze głosy takie trochę zmęczone. Wczoraj się działo dużo, prawda, Króliku? No, mógłbym dużo powiedzieć, gdybym pamiętał. Nie, no. Żartuję, świetnie było, ja miałem super święto, naprawdę rewelacja. No, jadłem się z rodzinką, fajnie czas spędziłem. Wigilię świetną, bo święta to jeszcze przed nami. Tak. Mam nadzieję, że ta konsolidacja się... Pograłem trochę, więc wszystko było... Zgodnie z planem, czyli dzisiaj 25 grudnia. Dobra, no przedstawmy się. Ze mną dzisiaj, znaczy z tej strony Tomasz Hiwkoził, ze mną dzisiaj Michał Królik Król. Witam. Witamy serdecznie. Jeszcze raz przepraszamy za nasze zmęczenie w głosie, ale no tak bywa czasami. Dobra, już nie podlizuj. Jesteśmy pełni poświęcenia, robimy to dla was, docencie to. Tak, gramy dla was. Tak jest, gramy dla was, oczywiście, że tak i nagrywamy dla was. Zanim przejdziemy do konsolidacji, to może wejdziemy z żartem żenującym, Królik, co? Czy po dżinglu? No wiesz, to i tak będzie żenujące, bo ja praktycznie nic nie mam, więc... Dobra, dobra, to już jedziemy z tym dżinglem. 3, 2, 1, start. Bach! Konsolowisko.pl zaprasza na podcast. O, jesteśmy. Jaki żart by się przydał żenujący na dobry początek, Królik. Ty masz ponoć jakiś mega żenujący żart. Proszę cię bardzo. Tak, jednolinijkowy, składający się dokładnie z 89 znaków. Dobra. Gra wstępna jest bez sensu. To tak jakby trąbić przez 15 minut przed wjazdem do garażu. Dobre, 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 ale słabo, słabo żenujące. Słuchaj, pierwszy mój żart też jest mało żenujący. Dlaczego w Pruszkowie nie lubią świadków Jehowy? Bo tam w ogóle nie lubią żadnych świadków. Kroniki kryminalne się kłaniają. No i drugi trochę dla ludzi trochę czających życie. Sierżancie Kowalski, w nagrodę za waszą służbę dostajecie awans z drogówki do śledczej. Już nie będziecie marznąć w radiowozie. Ale panie komendancie litości, ja jeszcze się buduję. No tak. Tutaj mała sugestia. To jest życie ogólnie. O, SMS jakiś dostałem. Dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, słuchajcie. Świąteczne SMS-y, powiem ci szczerze, że mnie już denerwowały, telefon wyłączyłem. Wiesz co, dla mnie to jest tak, że wysyłanie życzeń drogą elektroniczną to jest mega porażka. A wysyłasz kartki? Kartek nie wysyłam, ja dzwonię do ludzi. Za czas się zmieniają, moi rodzice jeszcze wysyłają kartki. Ja nie wysyłam ani jednej. No, ja też kartek nie wysyłam, natomiast dzwonię do ludzi i tyle. I wiesz, robię teta, jak się to mówi, teta. Ale zobacz, to jest dziwna sprawa, bo nawet ludzie, nie wiem, niewierzący obchodzą święta. Przynajmniej ci, których ja znam.
no, na temat wiary i na temat tego, co się w Polsce dzieje, na temat tej wiesz, dwulicowości nie rozmawiajmy, bo są święte i po co psuć ludziom chłopak. A ci przysięcie niczego nie psuje, ja święto uwielbiam, przez spotkania z rodziną, wspólne biesiadowanie, żarty i inne rozrywki. To jest rewelacyjna sprawa. Jeszcze wolno od pracy, tak? To już w ogóle piękne. Ale otóż to, można się napić herbaty razem, nie? Jest dobrze. Herbaty, no tak. Herbaty, tylko i wyłącznie przecież. Przejdźmy do sedna, mianowicie dziś w tej konsolidacji będziemy rozmawiać na temat taki, no co, no podsumujmy tak miniony rok, nie? Oprócz tego, że na portalu pojawi się nasze podsumowanie w formie pisemnej, to my sobie tutaj luźno, bardzo luźno porozmawiajmy na temat tego, w co graliśmy w 2009 roku Anno Domini, minionym, pięknym, wspaniałym, bo uważam, że miniony rok dla naszej branży był świetny. A ty? Jak o, rewelacja. Sobie? Wspaniałe tytuły, masa fajnych informacji. Tak jest. Pewne nowinki wstąpiły. Tak jest. Motion Controller, Project Natal, to są bardzo fajne zapowiedzi sprzętowe. Do tego, no, może nie za dużo się na razie o tym mówi, ale to w kuluarach technologia 3D, która myślę, że w przyszłym roku już zacznie o sobie dawać znać trochę więcej. A w kolejnej generacji konsol myślę, że stanie się może nie tyle standardem, ale a chociaż nie, z czasem jak te konsole po kilku latach już będą na rynku next-genowe, to 3D będzie standardem, do tego dojdą telewizory, także to będzie nowa jazda. Będzie nowa jazda. Ale to powolutku. Powolutku, oczywiście, to będą najpierw ceny z kosmosu. Nie tyle samych konsol. Konsole wiadomo, na starcie będą drogie, później stanieją, ale telewizory będą bardzo drogie. No ale kogo będzie stać, ten się będzie świetnie bawił, prawda? A świetna sprawa, bo na przykład ja już nie zdawałem sobie sprawy, że jeszcze można krok zrobić. No bo co, masz jakaś HD, tak? Teraz będzie 3D. Tak. I co dalej? Później hologram. Albo hologram, albo jakiś, nie wiem, tak jak kiedyś kaski się na głowę zakładało i wirtualna rzeczywistość. To nie wypali za bardzo, to za dużo ludzi będzie umierać od kasy. No serio mówię w tej chwili, bo mózg wielu osób nie przyjmuje takich rzeczy. Zobacz, epilepsja, jak ktoś ma, mówiąc nieładnie, padaczkę, no to ma problemy straszne. I tu dużo ludzi może mieć ukryte nawet takie choroby, o których nie wie. I hełm od razu takiego człowieka po prostu rozłoży. No i z drugiej strony też uzależnienie, tak? Bo to może uzależnić ludzi, ludzie nic nie będą robić, będą żyli z życiem wirtualnym. Ale to jest inna sprawa, zupełnie, nie? A swoją drogą wczoraj Kosiarz Umysłów był. Jak obejrzałem te animacje 3D sprzed tych x lat, to się popłakałem. Ale film fajny. Nie no, film jest bardzo fajny, on ma przede wszystkim dobre przesłanie, nie? Znaczy w tej chwili nie wiem, czy chciałbym go obejrzeć ze względu na to, że mógłbym trochę zmienić swoje podejście do niego. Pewnych tak klasyków nie powinno się ruszać, niech pozostaną w pamięci, bo można się rozczarować i to bardzo. Tak jest, to samo dotyczy gier, prawda? Tak. Są gry, które tam gdzieś w naszej świadomości funkcjonują jako świetne tytuły, a odpalając je dzisiaj, no niestety już nie da się w nie grać, o czym niejednokrotnie tutaj donosiliśmy na łamach konsolidacji. No i podpisujemy się pod tym, ale ja jestem zmęczony, nie wiem jak ty, Króliku, ale ja mam problemy. Grałeś wczoraj w ogóle coś? Wczoraj grałem, tak, wczoraj oczywiście, że grałem. Skończyłem wczoraj Left 4 Dead 2. I co? Ostatnia kampania, ucieczka na moście, nie chcę więcej spoilerować. To jest jakaś masakra. To jest po prostu masakra i tylko powiem tobie i ludzie, którzy grali już będą wiedzieć, zginąłem przed helikopterem. Raz, tuż przed helikopterem. Totalnie już na tym placyku. A tam to już tanki biegają, jak tam dobiegać, tak, to już jest niewesoło. Tak jest, tanki, spitery, w ogóle wszystko, cały Meksyk, nie? Ale gra super. Gra jest super, ale przesadziłeś z oceną, ale ja się do tego ustosunkuję z drugiej ręki. Ja to oceniam troszeczkę niżej niż ty, bo ty jesteś... Bo ja, wiesz, ja jestem fanem. Ty jesteś fanbojem. Nie, tylko zauważ, że to i tak jest niższa ocena niż jedynce dałem. Tutaj nie ma nowości, tak? To są nowe kampanie, to równie dobrze mogło jako DLC wyjść. No ale mnie się gra strasznie podoba. Ona jest super. To, wiesz co, ja ci powiem tak. Left 4 Dead, jedynka czy dwójka, to już nie ma znaczenia. To jest takie spełnienie moich marzeń z dzieciństwa, gdzie chciałem grać w takie gry z zombiakami. No to jest gra niesamowita. Zobacz, jak oni biegają, jak to jest wszystko oddane, jaki tu jest klimat. Idziesz i walisz do wszystkiego. No na narwańcy. To gra jest totalnym odmurzaczem. I to ma też podwójne dno, prawda? Idziesz i rozpieprzasz. Masakra. Gra jest wspaniała. W końcu skończyłem tam, w czwartym podejściu chyba ten most przeszedłem. Odetchnąłem z ulgą, mówiąc szczerze. Rewelacja. Rewelacja. Bridge a ten most, powiem ci, jest sposób taki, ale to nie będę tu w poradniku. To nie chodzi, nie wiem, jest tam filmik, ale no mniejsza o to, bo przecież nie o to chodzi, żeby przejść wszystko na łatwiznę, tylko żeby się pobawić dobrze. Oj, z ludźmi.
Z ludźmi gra się. Oczywiście, że tak, ale jakoś nie miałem ochoty. Ja ostatnio mam wstręt do online'u, powiem szczerze. Ja zbyt często trafiam na kretynów, wiesz? I to mnie, ja się tym przejmuję. Ludźmi, z którymi można, wiesz, pograć. Tu ktoś ci śpiewa, tu ktoś non-stop bluzga, tu wrzaski, tu jakaś muzyka. To można wyłączyć, headset jest po sprawie, nie? No, zgadza się. No nie, no, wiesz, ale... mimo wszystko, grając w Left 4 Dead na ekspercie, no to wymagane jest. Mhm. No to jest wręcz niezbędne. No, ale powiem ci tak ogólnie, chwilowo mam wstręt do online'u. Przeżarł mi się ten online przez ostatnie 3 lata. I teraz gram w singlu. We wszystko. Pewnie z pół roku tak pogram i wrócę znowu do online'u. No, ale to tak, wiesz, to raz na nowozie, raz pod wozem. Przejdźmy może do konkretów, Królik, bo nam się znowu zrobi podcast 7-godzinny, a przecież tego nie chcemy. Nie chcemy wszystkich naszych czytelników, słuchaczy na śmierć zanudzić, bo jesteśmy śmiertelnie nudni. Nie ma się co ukłamywać, nie? Ej, no. Ja się świetnie bawię. O co ci chodzi? Dobra, słuchaj, zacznijmy omawiać może poszczególne kategorie gier, jakie ukazały się w tym... Minioptero. To jest tego od groma, więc musimy to szybko zrobić. Szybciutko, tak, nie wchodźmy w szczegóły, tak z grubsza jak się bawiliśmy, może nasi słuchacze też się równie dobrze bawili w poszczególne gry. Zaczynamy od kategorii Action Adventure. Ja przeczytam szybciutko nominacje, one się pokrywają z naszym podsumowaniem, które się pojawi na portalu też dzisiaj. No ale jedziemy. Action Adventure, Assassin's Creed 2, Batman Arkham Asylum, Brutal Legend, Grand Theft Auto Episodes from Liberty City, Infamous, Mad World, Ninja Gaiden Sigma 2, Prototype, Red Faction Guerrilla, Resident Evil 5, Star Wars The Force Unleashed, Ultimate Sith Edition i Uncharted 2 Among Thieves. Proszę bardzo, Królik, w co grałeś, co ci się podobało, co polecasz? Słuchaj, masakra. W tym roku po prostu w tej kategorii to, co wymieniłeś, to co tytuł, to świetna gra. Assassin's Creed 2 powalił mnie. Po prostu rewelacyjna gra. Nie Czekaj, spodziewałem się. Żeby szło nam jakoś sprawniej, to wymieniajmy się poglądami na temat konkretnej gry. Ja w Assassin's Creed 2 jeszcze nie grałem i po prostu jest mi z tego... Stary, po bardzo prostu... Szle. Naprawdę, jeśli tak mają wyglądać sequele różnych gier, to ja tak chcę. Po prostu jest wszystko ulepszone, gra się w ogóle nie nudzi. Wygląda przepięknie, naprawdę zadania są różnorodne, świetnie jest to. Fakt, że historia jest już tak pogmatwana, że się w głowie nie mieści, ale naprawdę polecam tą grę, bo jest rewelacyjna. Kto jest hardkorem, ten historię złapie, poczyta źródła i będzie wiedział jeszcze więcej, prawda? Zgadza się. No i dobrze, fajnie, jedziemy dalej. Batman Arkham Asylum. Ja w to nadal nie grałem, ale uwaga, ta gra na mnie czeka. Leży na konsoli i czeka, aż ją włączę, więc skończyłem w tej chwili Left 4 Dead 2. Prawdopodobnie się zabiorę teraz za Batmana. Ty grałeś. Nawet się nie przyznawaj. Po prostu kolejna gra, którą w tym roku obowiązkowo każdy szanujący się gracz powinien mieć. Świetnie, świetnie zaprojektowana, rewelacyjnie wyglądająca, bardzo wciągająca historia. Gra także się nie nudzi. Świetnie rozwiązane sterowanie. Już zapowiedziane sequel. Ja zacieram rączki. Naprawdę to kolejna pozycja, którą każdy szanujący się gracz powinien obowiązkowo zagrać. Okej, okay. Brutal Legend. Ja w to grałem, nie jestem do tej gry jakoś przekonany, był straszny hype, Jack Black i tak dalej, Tim Schafer. Powiem szczerze, ja jestem rozczarowany, a ty? Nie dostałem tego, czego się spodziewałem, ale świetnie się przy tym bawiłem. Naprawdę klimat jest świetnie oddany, barwne postacie, niesamowite dialogi. Jack Black tutaj no dał radę, ale tak no troszeczkę się tutaj przychylę do twojego zdania, że no gra, do gry mieliśmy olbrzymie oczekiwania i troszeczkę się one minęły z rzeczywistością. No właśnie, trochę przehypowali. Oczywiście nie jest to zła gra, ale to nie jest jakiś kosmos. Jedziemy dalej, GTA Episode from Liberty City. Ja w GTA w ogóle nie grywam, jakoś mnie ta seria w ogóle nie kręci. Nie wiem czemu, jestem odosobniony, ale mniejsza o to. Ty w to grałeś, proszę bardzo. Tak, rewelacyjne. Dwa świetne dodatki. Lost and Damned, gdzie na motorach rozbijałem się po mieście z moim gangiem. Świetnie to zrobione. Bardzo dużo słyszałem opinii od innych graczy, którzy by chcieli całe GTA w takim świecie właśnie harlejowym. Świetnie rozwiązana sprawa. I drugi dodatek, Ballad of Gay Tony. Rewelacja. Po prostu kupa śmiechu. Wszystko przez różowe szkiełka, barwne postacie. Masa fajnych. Co to w ogóle było? Co to komentarz jest do mojej wypowiedzi? Tak, wow. To był mój SMS, głupi duch. Nie, polecam wszystkim. Jeśli jesteś fanem GTA, musisz zagrać w dodatki, bo są rewelacyjne. Są zupełnie inne od głównej gry i to jest bardzo duży ich atut. Oczywiście można je kupić zarówno poprzez sieć, jak i w wersji pudełkowej. Dobra, wystarczy, Króli, bo nas zagadasz na śmierć. Jedziemy dalej. Infamous. Ja grałem w Infamous, bo to jest ekskluzyw dla PS3. Ty chyba nie grałeś w to? Ja grałem 20 minut.
No i dobrze, wystarczy ci. Na pewno już wiesz, że gra jest świetna, chociaż 20 minut to za mało. Ale gra jest świetna, polecam ją fanom Crackdowna, sandbox najwyższych lotów. Naprawdę chłopaki się sprawdzili, polecam Infamous, warto. Dużo szukania, dużo misji, dużo misji pobocznych. No i główny bohater, o ile pamiętam, Cole nosi imię. Cole czy Alex? Alex był w prototypie. No to tu jest Cole. Bardzo fajnie się rozwija postać. Jest dobre. Polecam. Na PS3 warto to obejrzeć. Dalej mamy Mad World na Wii. No, chyba tego, że nie trzeba żadnej rekomendacji. Jedna z najmocniejszych gier na Wii. Mega brutalna, mega śmieszna przy okazji. Akcje, jakie tam się odstawia, to jest niesamowite. Bardzo oryginalna grafika. Bardzo oryginalna komputerowa. Biała, czerwona krew ilości hurtowej. Mhm. Po prostu masz Wii, musisz zagrać w Mad World. Polecamy naszą recenzję. No tyle. Wspólną, właśnie, bo to tak razem. Jest, razem pisaliśmy recenzję. Złączyłeś, ty gnojku. Dalej, Ninja Gaiden Sigma 2. Kurczę, fajna nie gra. Grałem. Fajna gra. Ja chwilę grałem w Ninja Gaiden Sigma 2. Niestety ją tylko obejrzałem, ponieważ nie jestem jakimś wielkim fanem tej serii. Czy ja ją bardzo doceniam. Piękna grafika, gameplay, ten poziom trudności, który już jest legendarny, obrós legendą. Tak. Dla wielbicieli takich slasherów, ambitnych slasherów, levelka. Piękna, dopracowana, trochę poprawiona względem wersji z 360, prawda? Mhm. Też warto. Kolejny tytuł w nominacjach Action Adventure to jest Red Faction Guerrilla. To jest tytuł, który mnie w ogóle nie wciągnął. On był fajnie też zapowiadany, ale gdy przyszło co do czego, w ogóle nie czułem potrzeby zagrania w to. Ja to umiałem to samo, to jest gra, która u mnie czeka. Ona leży, jak skończę grać w to, co chcę, to w końcu ją odpalę. No, dziwna sprawa. No właśnie, może kiedyś. Ale ty ominąłeś jedną bardzo ważną grę, Prototype, którego wspomniałem wcześniej. Tak jest. Czyli świetne rozwiązanie, tylko że gra no, ogólnie fajnie zrealizowana, fajnie się latało tym mutantem, bo to już inaczej nie można powiedzieć, tak. Niesamowitej możliwości. Ale tej grze jednak coś brakowało. Zaczynała się nudzić. Ja skończyłem ją raz, zacząłem grać na najwyższym stopniu trudności. Chyba do połowy doszedłem i no i leży i czeka tak na lepsze czasy, choć no, na celaka tutaj przyznam się, mam wielką chrapkę. Ja miałem pecha, bo zrobiłem tak, skończyłem Infamous i włączyłem Prototype'a i Prototype się rozłożył w tym momencie, pograłem pół godziny, może godzinę i dalej już nie miałem ochoty. Niestety, Prototype w moim oczywiście odczuciu nie dorasta do pięt Infamous pod każdym względem, gameplay, grafika, wszystko. To się chyba z tobą zgodzę, mimo że tak jak powiedziałem wcześniej, Infamous to było moja krótka styczność, może inaczej, dużo widziałem, tak? Nawet widziałem jak ktoś gra, ale sam nie grałem i Prototype no tutaj troszeczkę blado wypadł. No niestety, jedziemy dalej. Resident Evil 5, proszę bardzo. Podobał ci się Resident? Jesteś fanem Residenta w ogóle całej serii? Jestem fanem normalnego sterowania w grach, tak, tak to powiem. To prawda, ja w Residenta niestety nie skończyłem Residenta 5, ale dlaczego? No dlatego, że kiedy grałem, a chciałem grać w koopie, skumałem się z kumplem, zaczęliśmy grać, bla 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 i moja konsola padła. Red Ring of Death, niestety 360 wyzionęła ducha. No i później, kiedy już ją odzyskałem naprawioną, to jakieś inne gry się pojawiły. Resident czeka na półeczce. Pozdrawiam tutaj kolegę, z którym zrobiłem deal z naszego portalu, z naszego forum. Ja mu coś tam wysłałem, on mi podesłał Resident Evil. No niestety, czeka ta gra na lepsze czasy. Ja ją w końcu oczywiście łyknę, bo to jest obowiązek. Może się boisz odpalić, że ci na konsolę. Tak, strasznie się boję. No nic, generalnie oprócz tego, że jest trochę archaizmu w tej grze, to myślę, że ona jest bardzo fajna, dopracowana, ma dobry klimat, no, trochę inny niż poprzednie części, ale to nic. Mnie się Resident bardzo piątka bardzo podobał. Słuchaj, a powiedz mi jedną rzecz, tak króciutko. Czy uważasz, że gdyby był wybór na przykład sterowania w tej grze, tak, dodany, to więcej ludzi by w tą grę zagrało? Nie, myślę, że nie. Bo bardzo dużo osób używa to jako argumentu. Ja się przełamałem już dawno temu do tego sterowania, choć nie podoba mi się ono, ale no naprawdę znam wiele osób, których odrzuca właśnie to, że nie podchodzą do gry ze względu na to, że irytuje ich samo sterowanie, które jest charakterystyczne. No, kiedyś było. Ale Resident wciąga jak bagno. Po prostu ta gra wciąga i się przemyka moim zdaniem. I jest ładna. I jest bardzo ładna, oczywiście. No i ten klimat jest niesamowity. Resident to jest Resident i to jest marka. Kurczę, głos mi się zaczyna łamać. Nie wiem, czy. Nie mam pojęcia, królik. Powiedz mi czemu. Wzruszyłeś. Bardzo możliwe. Uwaga, przepraszam. Wody się napija, ciągle wody. Znaczy, ja przepukuję gardło, oczywiście, żeby mieć lepszy głos. Jedziemy dalej. Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition. Ja ze Star Warsami nie mam nic wspólnego i nie chcę mieć nic wspólnego prawdopodobnie. Piękny uniwersum. No, uniwersum jest fajne, szczególnie filmowe, natomiast w grach mnie w ogóle nie kręci.
I tyle, no. W Lego nie grałeś? No, grałem, ale to bardziej jako platformówka tam. Jak, jest... No, jako fajna przygoda, zabawa. No, a uniwersum akurat, w którym jest osadzone, są osadzone te platformówki i Lego, to mało ważne. Ale drugą część teraz zapowiedzieli Force Unleashed, to ja czekam. Tak, jest tak. Ja nie czekam. No ale i... fajna gra, ale przy tych wszystkich, które wymieniliśmy, to blado wypadasz, no tak powiem. Bardzo możliwe, no i tyle, ja się nie wypowiem. Jedziemy dalej, Uncharted 2 Among Thieves. Dla mnie po prostu rewelacja gra, w którą grałem całym sobą, chłonąłem ją, jest tak pięknie oskryptowana jak Call of Duty, po prostu ciągle coś się dzieje, to jest ponad 10 godzin grania, nie wiem, chyba około 12 grałem na raty. Że wiesz, czego się boję? Jako, że to jest ekskluzyw na PS3, to wszyscy posiadacze PS3, którzy mieli styczność z tymi grami oraz z tą, wybiorą Uncharted. No, mają do tego prawo, proszę bardzo. To jest moje zdanie, choć naprawdę konkurencja jest... Bardzo mocna, ale wiesz, nie grałem, tak jak mówię, w Assassin's Creed 2, nie grałem w Batmana, a to byliby chyba tacy główni pretendenci do tytułu Króla Action Adventure 2009. Natomiast to, co zobaczyłem w Uncharted 2, to mi w zupełności wystarczy, ja nie mam więcej pytań. Sony odwaliła wspaniałą robotę z lokalizacją tego tytułu. No i tyle, no. Rewelacja. Ja polecam Uncharted 2 każdemu, kupujcie to w ciemno, jeśli do tej pory nie mieliście styczności, gra jest niesamowita. Tak, każdy posiadacz PS3 musi mieć tą grę. To nie podlega wątpliwości. Gram już ponad ćwierć wieku, ale to, co zobaczyłem tutaj, to mnie wbiło w glebę. Tyle pod tytułem podsumowania. Myślę, że możemy przejść do kolejnej kategorii, mianowicie do bijatyk. Jak myślę, nie grałem. No właśnie, znaczy ja trochę grałem, ale to jest tak, jak się mówi bijatyki, to wychodzi na to, że ten gatunek już umarł. Wydaje się, że bijatyk nie ma. A tu co? Okazuje się, że w tytułach nominowanych jest całkiem sporo tychże. Mianowicie tak. Jedziemy. Nie wiem, jak się to nawet czyta. Blast Blue, Calamity Trigger, Legends of WrestleMania, Marvel vs. Capcom 2, Punch Out, Samurai Shodown Anthology, Street Fighter 4, Tekken 6, The King of Fighters 12, UFC 2009 Undisputed, WWE SmackDown vs. Raw 2010. Wielu gier w ogóle nie widziałem. Blaze Blue, nie wiem w ogóle co to jest, szczerze powiedziawszy. Legends of WrestleMania, no to się domyślam, że po prostu kolejny wrestling i nie mam co tutaj szukać, bo nienawidzę wrestlingów. Marvel vs. Capcom, no to wiadomo, kolejna napieprzanka taka. Ale fajne, miałem okazję, styczność, super, naprawdę. Ja niestety nie. Ja jestem fanem Marvela, Capcomu, także może w bijatykach nie jestem jakimś tam wymiataczem, bo gram bardziej rekreacyjnie, ale świetnie. Ja bardzo fajnie mi się w to grało. Punch Out na Wii, to bardzo dobre, też nie grałem, nie miałem styczności. Kurczę, jakoś słabo rzeczywiście z tymi bijatykami u mnie w minionym roku. Samurai Shodown nie grałem, Street Fighter grałem, Tekken 6 grałem, The King of Fighters nie grałem, UFC Undisputed nie grałem. A ja grałem. No dobra, to może się skupmy na tych Samurai Shodown, no to klasyka, to jest zestaw kilku tych tytułów, świetnie to wygląda, no nie miałem okazji w to pograć, no bo tak jak powiedziałeś, nie ma czasu we wszystko zagrać, tak? No nie ma. I wszystkiego nie ogarniesz i ta gra, szczerze mówiąc, tutaj zbytnio by nie pozamiatała. No Street Fighter 4, tutaj to po prostu naprawdę świetnie, krok naprzód, świetnie wyglądająca grafika, oczywiście kto jest maniakiem, tak, uczy się na pamięć wszystkich ciosów i tak dalej, może mieć jakieś tam zastrzeżenia, ale ja jako taki chłopiec do bicia, tak, bo jak idę do salonu, to najczęściej dostaję baty w bijatykach, tylko chcę sobie pograć na zasadzie zobaczyć. No świetnie wygląda, ja bardzo mi się spodobała ta gra. Co prawda, no w tym roku wyszły dwie gry z tych największych serii. Tutaj ty Tekkena 6 dosyć mocno objechałeś, na zasadzie, że grałeś. Przemaglowałem go. Tak, i to jest kwestia właśnie, kto jaką grę, serię woli, jaką technikę stosuje w grach, w bijatykach, więc tutaj to naprawdę, no ciężki jest wybór. Ci fani Tekkena będą grać w Tekkena, fani Street Fightera będą grać w Street Fightera, tak. A no, co ty powiesz o Tekkenie? Szkoda, że Virtua Fighter się nie pokazała jakaś nowa. O tak, to już w ogóle był w zestawie. To jest nie mój świat, ja nie lubię tego systemu walki Virtua Fighter, ale mniejsza o to, jest wielu zwolenników. On tak podchodzi trochę pod Dead or Alive, w ogóle Dead or Alive też by się przydało. No niestety, nie ma na razie, może się pojawią. Tekken 6, bardzo fajna gra, system walki bardzo dobry. No jest tam Rage, ten, który się nie wszystkim podoba, czyli jak się ma 5% energii, to postać zadaje chyba podwójny damage. Nie pamiętam już, jakie są wartości. I to wygląda tak, że śmiertelnicy przeciętni zjadacze chleba
i parówek, tacy jak ja w bijatykach, są tym zafascynowani, natomiast zawodnicy profesjonalni, którzy na turniejach grają, mówią, że to jest totalna bzdura, bo tak naprawdę jak przeciwnik ma tego rage'a, to może wrzucić juggla i skroić całą energię i jest po wszystkim i to jest bez sensu. Ja im się trochę nie dziwię. A nie ma opcji wyłączenia tego? Nie ma. Właśnie idealnym rozwiązaniem byłoby możliwość wyłączenia rage'a, tudzież rage'a w ogóle... jakoś ograniczenie rage'a, żeby rage działał przez 15 sekund. Zawodnik, który ma, na przykład, zawodnik, który ma już rage'a, no musi atakować. Musi tak, jakąś szarżę przeprowadzić, żeby coś z tego wyciągnąć. A on tak naprawdę może się czaić, czekać na juggla, włożyć tego juggla i skroić pół energii jednym jugglem i po wszystkim. I wygrać walkę. I rzeczywiście tutaj Namco trochę pojechało. No. Mnie to jakoś nie przeszkadza, bo nie jestem, mówię, profesjonalistą. Ja gram dla fanów Tekkena, świetnie się bawię. Tam była strasznie spieprzona na początku kwestia online'owa. Lagi niesamowite były, problemy nawet z połączeniem się i tak dalej. Naprawiły to stosowne łatki. Dzisiaj gra się bardzo dobrze. Jak się ma szybkie łącze i trafi się przeciwnika z też szybkim łączem, to można grać mega płynnie w 60 klatkach. To jest dobra, bo na temat jednej gry to tu recenzję zaraz nam powie. No tak, bo jeszcze jej nie napisałem, nie miałem czasu. King of Fighters 12 to u nas praktycznie nie istnieje. Tekkena 6 polecam, naprawdę wam polecam. King of Fighters u nas praktycznie nie istnieje, ale no, ma wiernych fanów. UFC 2009, świetna, ja pograłem, ale no co mnie zaskoczyło, tam walkę możesz wygrać jednym ciosem, tak jak jest w rzeczywistości. Choć to jest dobre. Ale są już sposoby, można powiedzieć, w cudzysłów. Na szybkie właśnie pokonanie przeciwnika. No to... Na jednej konsoli z kumplem fajnie się gra, po sieci to już tak różnie, bo mówię, trafiałem na takich, co znali tam triki i po prostu zgładzali mnie, tak? Czyli Pudzian Sprite, Najman Pragnienie, tak? Tak, no coś ten test. Parę razy po sieci dostałem takie baty, że sobie dałem spokój. O, swoją drogą to była niesamowita walka. Pudzian kopiący jak koń po prostu, niesamowite. Najman. Wszyscy go widzą, wiesz, jako mistrza MMA, no. Tutaj trzeba brodzić dużo do tego dystans. Jak znaczy ja bym chciał, żeby Pudzian dostał od kogoś mocno w ryj, żeby go powaliło. No on dostanie, przecież on, wiesz, odporność taką naprawdę my nie wiemy jaką ma. On ma dynamikę, ze względu na to sporty. Siłę na pewno, no ale jeśli trafi na kogoś jakiegoś zawodnika typu Brock Lesnar, który tam z tego co pamiętam chyba jest mistrzem w tej chwili MMA, no to będzie miazga, tak mi się przynajmniej wydaje. Właśnie niekoniecznie, ale to dobra, przejdźmy do konsolidacji. Ale doświadczenia, wiesz, jak ktoś walczył kilkadziesiąt razy na ringu, a ktoś kto walczył tam raz, dwa, jakieś uliczne bijatyki od czasu do czasu. No to ale nie od czasu do czasu, tylko Pudzian był, po pierwsze, bardzo lubił ten sport uliczny, po drugie on siedział w kryminale, o czym nie każdy jeszcze wie, ale za co siedział? No właśnie za to, za tryb rozbójnicze życia. Przecież to był bandzior straszny, poszedł siedzieć i później, wiesz, jakaś skrucha, został normalnym człowiekiem, zaczął ćwiczyć w tej pace, chyba wcześniej nawet, nie? Zaczął ćwiczyć, poszedł w sport bardzo dobrze, bo gdyby nie, to byśmy mieli dzisiaj prawie dwumotrowego kryminalistę na ulicach. Który by... No i tyle. Dobrze, fajnie, że koleś się nawrócił i poszedł w dobrą stronę, bo mamy, dzięki niemu jesteśmy infamous? Nie, famous bardziej. Na całym świecie. No moim zdaniem on polegnie i to okrutnie z jakimś naprawdę dobrym zawodnikiem i wtedy może zejdzie na ziemię. Choć dobra. PR bardzo dobrze u nich działa. No, tak jest. Prosimy, przyjmujemy zakłady, stawka 0-0. Piszcie w komentarzach, czy Pudzian ma szansę, zostanie jakimś tam naprawdę znaczącym zawodnikiem MMA. Zobaczymy. Dobra, czy ostatnia gra. No. WWE SmackDown versus Raw 2010. Ja w tą serię już od dawna nie grałem, choć jak grałem, bardzo ją lubiłem. Tu w przeciwieństwie do ciebie, ja lubię wrestlingi, z tym, że nie mam na nie czasu, bo tutaj SmackDowny to już jest tak rozbudowana gra, te całe scenariusze, tak? Cała ta otoczka jest tego odgroma. No dobra, ja pominę ten tytuł, bo w ogóle nie mój klimat, nie lubię wrestlingów. Omijam je szerokim łukiem. Przejdźmy dalej, platformówki. To mało było. Platformówki generalnie umierają i to nie ma się co... Nie, wychodzą tam jakieś takie duperelowe na rynkach arcade i tak dalej, ale to daj spokój, to są najczęściej tak mizerne pozycje, że nawet nie warto o nich wspominać. Ja mówię o tych poważnych, a la Ratchet & Clank, a la, nie, Crash Bandicoot kiedyś, wiesz, takie rzeczy, nie? Tak. No to w tym roku cieniutko. Bardzo cienko. W nominacjach mamy takie tytuły jak Bionic Commando, chociaż ja nie wiem, czy to można pod platformówkę w ogóle podciągnąć. Dla mnie jest to bardziej action adventure, ale z trzeciej strony w ogóle w to nie grałem, nie? Także mniejsza o to. Jedziemy dalej. Little Big Planet Game of the Year Edition.
To bez sensu, bo to jest taka tak naprawdę reedycja zwykłej podstawowej wersji, nie? To nie ma się co tam podniecać. To na siłę wrzuciliśmy, tak, żeby nie było żenująco mało. Tak jest, New Super Mario Bros. Wii. Świetny tytuł, który wciąż nie grałem, byłem na niego napalony niesamowicie i ten remont cholerny mi wypadł. Nie miałem czasu się z nim zaznajomić, jeszcze go na dnie kupiłem. W ogóle powinniśmy ominąć tę kategorię, wiesz, bo będziesz tak żenująco, ja też w nic nie grałem. Ale dalej jest Ratchet & Clank Future, A Crack in Time i w to grałem. A ja właśnie płaczę, bo grałem we wszystkie Ratchety i tu nie miałem czasu, nie miałem jak. No właśnie. Fanem, bo jestem wielkim fanem uszatego z robotem, więc... No. Jeszcze jest jeden tytuł, który pasuje zarówno tutaj, jak i do kategorii Handheld, czyli Jak and Daxter, Zaginiona Granica, The Last Frontier, który jest no nie do końca udany, bo to niestety już nie robiło studio, które powinno robić tę grę, Naughty Dog, ale to nic, gra jest bardzo fajna. No cóż, przejedźmy szybko przez platformówki. Bionic Commando ja nie grałem, a ty? No ja w nic nie grałem. A, w ty nic nie grałeś. No to co, możemy pogadać. To jeszcze raz powtórzę, Little Big Planet Game of the Year Edition, no to ja, dla mnie to w ogóle nie jest gra z tego roku, z bieżącego roku, tylko z zeszłego i tyle i koniec, nie ma co gadać. New Super Mario Bros. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że gra świetna, natomiast niestety nie grałem, ale no chyba warto, bo tak mówię, wszyscy to robią, że gra jest świetna, ponoć za krótka trochę, ale to nic. No nic, położę kiedyś na niej łapki na pewno, bo to jest tytuł, który kupię prawdopodobnie po nowym roku jakoś i się za niego wezmę. Ratchet & Clank Future, A Crack in Time. Dobry tytuł, bardzo fajny. Bardzo fajna tam jest sprawa z manewrowaniem czasem. Ale recenzji jeszcze nie było na portalu, niedługo się pojawi, ja się tym zajmę, obiecuję. Dobre. Obiecałeś. Dobre. O, tak. Zdawało mi się generalnie, że ta seria Ratchet & Clank zabrnęła taki trochę ślepy zaułek, że to się zrobi już niedługo strzelanina. Była strzelanina w Gladiatorze. Była wcześniej, a nie, no jasne, ale mówię ogólnie, ten główny nurt serii, że to będzie typowa strzelanina, natomiast Insomniac Games pokazało, że ma jeszcze masę pomysłów i właśnie tak jak mówię, sterowanie czasem tutaj robi kawał dobrej roboty. Warto, piękna grafika w ogóle, to trzeba zobaczyć. Przepraszam. Na zdrowie. Przepraszam najmocniej, no to jest właśnie urok nagrywania podcastów live, nie? Nie montujemy, jedziemy dalej. Przepraszam. Dobra. Jeszcze raz. Dawaj na samą kategorię. Uwaga, i to będzie mega porażka. Gry RPG. Ja w ogóle RPG-ów nie dotykam, ty chyba też nie bardzo, co? Ja z tych wszystkich tutaj to dwa tylko miałem styczność. Z tym z dwoma. No tak, ogólnie w kategorii. Demon Souls, no tutaj nie grałem, nie widziałem. Choć mam kolegę, który w to gra, mówi, że gra jest bardzo przyjemna, fajna. No ale to mówię, to trzeba być fanem wielkim RPG-ów, żeby poświęcać kilkadziesiąt albo czasami set godzin na pewne gry. Dalej, Dragon Age, początek. No tutaj to naprawdę, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Tak naprawdę ja liznąłem tylko tą grę. No nie będę tu kłamał, 8 godzin czy 9 grałem, więc to jest po prostu nic. Ale Fateless wiem, że grał w to i gra chyba nadal namiętnie, jest zachwycony tą pozycją. Tak, tak. I naprawdę, pełna lokalizacja, świetnie, świetnie wygląda gra. Początek jest faktyczny. Jeśli ktoś jest fanem RPG-ów, to da szansę, ale ktoś, kto nie jest, a chciałby pograć, dajcie tej grze więcej czasu. Początek, pierwsze godziny mogą wydać się lekko nudnawe i takie powolne, ale później akcja się naprawdę rozkręca, polecam. Mimo, że mówię, bardzo mało w to grałem. Fallout 3, no to tak jak było z tym Little Big Planet, Game of the Year Edition, czyli wszystkie dodatki plus główna gra na jednej płycie. Ktoś, kto nie grał, to no, powinien w to zagrać. Chyba polskiej wersji się tego nie ukazało, bo jak pamiętamy, Fallout 3 sam, polska wersja wyszła, DLC już nie współpracowało z tym, co było żenujące. A tutaj jest chyba tylko angielska, więc dla fanów Fallouta, no to w ogóle nie ma co gadać, tak? To trzeba zagrać. Dobra, co tam dalej jest? Magna Carta 2. Pff, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Tytuł fajny. Tak, dobrze brzmi. No. I to wszystko. Marvel The Ultimate Alliance 2. Czy to jest RPG? No ciężko powiedzieć, wiesz, ja w dwójkę nie grałem, grałem w jedynkę. No ma elementy RPG, tak? Że idziesz po mordzie, dajesz i opakowujesz statystyki i tak dalej. No ale tak naprawdę masa gier, które są w Action Adventure na przykład, tak. Ma tak, takie elementy. Ma coś takiego, dlatego moim zdaniem... Prototype rozbudowujesz postać, więc to też tak. No ale to nie są RPG-i. No Marvel Ultimate Alliance 2 moim zdaniem nie jest RPG-iem, także jakaś pomyłka, musimy to zmienić. Muramasa The Demon Blade. Coś cię słabo słyszę. A czemu? O nie wiem, może coś jakiś metaliczny podźwięk. Może to w mojej głowie, miesza. Na pewno. Czy nie, coś tam może na łączach jest. Snajper nam piłuje kable. Tak.
No. Muramasa The Demon Blade, gra na Wii, wyśmienita, też nie jest RPG-iem, nie wiem dlaczego trafiła do tej kategorii. To powinien być action adventure, bardzo fajne. Ale nie, bo wiesz, bo teraz masa gier wychodzi na zasadzie kilka kategorii, tak, więc to no, ciężko jest. Bardziej action adventure jest niż RPG, Muramasa. Moim, ale w action adventure to nie miałoby nic do powiedzenia, a tutaj może przez przypadek ktoś kliknie. Zgadza się, no tak czy siak Muramasa jest bardzo mocna i ma taką nutkę artystyczną troszeczkę, może nie jak Okami, ale mimo wszystko polecam. Bardzo ładna grafika, bardzo fajny gameplay. Prosta gra w założeniach, ale dająca masę fanów. Polecam, polecam, polecam. Reason, nie wiem w ogóle what the... Aha, wiem co to jest, Reason, okej. Okay. Ja też wiem, bo leży u mnie na półce. I aha, będzie jeszcze pewnie długo leżało i prawdopodobnie komuś dam w prezencie. U mnie nie leży, nie gram, więc nie polecam. Rune Factory Frontier, nie mam pojęcia. Sacred 2 wiem, ale nie wiem. Star Ocean The Last Hope, to ponoć dobre jest, nie? No właśnie ktoś tam, nie pamiętam kto, ktoś z naszych czytelników się strasznie tą grą ekscytował. Zresztą ktoś z moich znajomych też mówi mi o tej grze. No ale tak jak mówię, no RPG trzeba lubić, trzeba być wielkim fanem, żeby wszystkie, no bo zobacz, niech tych tytułów będzie tylko tam 10, tak, ale na każdego poświęcasz kilkadziesiąt godzin, no, tak. No to już jest naprawdę, no trzeba mieć tyle czasu, my tego czasu nie mamy, no nie ma się co. Czyli ja nie lubię RPG-ów, nie gram, dlatego jakbym lubił, to bym grał, no tak niestety nie lubię. A ja lubię, tylko że mówię, czasu nie ma, no kurde, Falloutika to naprawdę każdy powinien zagrać, to jest gra, o Jezu, też historia, tak. No dobra, jedziemy dalej w takim razie. Gry sportowe, Królik, ja tobie oddaję głos, idę sobie zrobić kawę, a ty zabawnie sam słuchaczy. Co, sam do siebie teraz, ty zwariował? Nie, no, do naszych słuchaczy. Znaczy nie wiem, że ktoś nas będzie słuchał, ale gadaj, proszę bardzo, oddaję ci głos, idę robić kawę, pa. Jak widzicie, na tym drodze słuchaczy, ktoś tutaj jest niepoważny, daci sobie w kulki, ale to ja chociaż przeczytam, co było w tej kategorii w tym roku. No tutaj z piłek nożnych, no to mieliśmy dwie główne. FIFA Soccer 10 i Pro Evolution Soccer 2010. Później z koszykówek wyszło, wiem, że na pewno NBA 2K10, hokej NHL 2K10, skate'owa gierka, czyli Skate 2, jeżdżenie na desce, to każdy wie, snowboard był Shaun White Snowboarding, Box Fight Night Round 4, Virtua Tennis 2009, to wiadomo co to jest, Tiger Woods PGA Tour 10, ta gra będzie na pewno na szczytach list przebojów, bo teraz Tiger Woods jest w każdych wiadomościach, każdy wie chyba o co chodzi. FIFA Soccer 10, aha, to już było, New Play Control Mario Power Tennis. To gierka, która no tak naprawdę jest odgrzewanym kotletem. Ale nie ma co narzekać. Kurde, chciałbym gadać te kategorie, ale chciałbym tu kogoś gadać, a tu FIFA nie ma, sobie kawę poszedł robić. Co za cham. No ale dobrze, to ja się wypowiem na temat może Pro Evolution Soccer 2010, w które grałem. O, wraca HIV. Fajnie. Aha, nie wróciłem. Będę, nie będę gadał do ściany, jak krety. Dajesz, dajesz. No daję dalej. Pro Evolution Soccer 2010, świetna piła. Wiem, że tutaj oczywiście część ludzi powie, że nie, część będzie zachwycona. Jest inaczej, jak zwykle zresztą, ale moim zdaniem jest to krok w właściwym kierunku. Oczywiście to nie jest finalnie to, czego wszyscy oczekujemy, ale gra jest świetna. FIFA Soccer 10, no znakomita pozycja, naprawdę, ja się świetnie bawiłem. Rewelacyjna gra. Moim zdaniem, jeśli ktoś lubi piłki kopane, powinien w obie zagrać i obie mieć w swojej kolekcji, bo naprawdę są super. Oczywiście są zwolennicy jednej, są zwolennicy drugiej, no ale to kwestia gustu. Fight Night Round 4, czyli box, no świetnie wykonany, jest nasz wspaniały bokser Adamek. No co, no fajnie się walczy i to wszystko, ładnie to wszystko wygląda. Nic jakiegoś wielkiego kroku w przód ja tutaj nie widzę, mimo że no sterowanie i tak dalej, wszystko jest dopracowane, ale gra nie wciągnęła mnie na tyle, żeby jakoś tam poświęcić jej olbrzymią ilość czasu. Ty w ogóle HIV grałeś w jakieś sportowe w tym roku? Gry? Nie, ja w sportówki w ogóle... No tam czasami mogę w snowboard zagrać jakiś, jest zresztą Shaun White, snowboarding, w skate'a trochę czasami, wiesz, w takie. W gry zespołowe kompletnie nie gram. Kiedyś byłem fanem piłki nożnej i w pewnym momencie przestałem zupełnie grać, przestałem mnie interesować i przestałem je bawić, no. No nie, Shaun White snowboarding troszeczkę mnie zawiódł, gra się okazała przeciętna, tak? Ty, ale właśnie, przecież w tym roku jeszcze wyszło, jak ten tytuł był, Stoked? Coś takiego, też snowboard.
No to no, widocznie coś wylecie. Nie wyszło. No coś nie wyszło. NBA 2K10, no to co można powiedzieć, tak? To samo co w zeszłym roku, tylko ładniej, więcej i aktualniej. To samo z NHL 2K10. No ja uważam, że te serie sportowe to się powinno, jeśli nie ma jakiegoś przełomu, to kupować co 2-3 lata, bo to szkoda szmalu. Ale jak ktoś jest wielkim fanem, to... Powinny być DLC-ki wypuszczane, tylko i wyłącznie co rok. Przestań, jak oni mogą wydać nową grę, ty mało zmieniając, zarobić pełną pulę? No, zgadza się, szczególnie w Stanach, nie? Gdzie jest popyt niesamowity na te gry. No, tam Madden to w ogóle jest masakra, jakiś baseball i to, co my nie wiemy o co. Aż dziw bierze, że NASCARy nie są wydawane. No, Skate 2. No, jedynka przełom, 2 to już taki troszeczkę odgrzewany kotlet. Ja ale dobra, ale usprawniona jest mocno. Super, tak, ale ja czekam na 3. W 3 ma być Dark Slide, czyli trik, który Rodney Mullen wymyślił, którego uwielbiam, kocham tego faceta, dla mnie jest bogiem i zawsze będzie tam Tony Hawk, może mu pięty, wiesz, całować i tak dalej. Pograłem trochę i odłożyłem, naprawdę. Jedynka znakomita, choć ja szczerze mówiąc nie skupiałem się na karierze, tylko na graniu online ze znajomymi na całkowicie luźno, czyli jazda po mieście i zabawa, tego oczekiwałem. 2 fajna, na 3, tak jak powiedziałem, czekam i koniec. Szkoda, że w Skate 2 jest tak naprawdę to samo miasto, znaczy miasto, nie pamiętam jak ono się nazywa, tylko właśnie jest zniszczone, nie? I tak, czy tam odbudowane, przebudowane. Jakoś tak. To mi Santa do głowy wchodzi, dobra. Mnie się grało fajnie, bardzo fajnie. Skate bardzo, bardzo, bardzo jest dobry, ale rzeczywiście zabrakło czegoś takiego, wiesz, z przytupem, nie? Że wow, jedynka mnie wbiła w ziemię, a 2 jeszcze bardziej. Nie? Tego nie było. Virtua Tennis 2009, po prostu porażka. Zabagowane, no. Jestem takim fanem tej serii, bo po prostu uwielbiam ją, ale to... Akademia się kłania, pana Kleksa. Przestań, ta Akademia w 3 to jest jedyny achievement, którego nie zdobyłem i chyba nigdy nie zdobędę. Po prostu masakra. Coś, co... No i znam kolesia, znaczy filmiki wrzucił nawet na YouTube, rozmawiałem z nim. To on poświęcał, wiesz, po 6-7 godzin dziennie przez chyba 2 miesiące, żeby Akademię zrobić, nie? Nie, to nie. Ale wiesz, to jest achievement. Oj, tak. To jest achievement. No mówię, mi jednego tylko jego brakuje na grę, 3 poświęciłem masę czasu, a tutaj po prostu tak szybko mnie odrzuciło. Wracałem, jak zawsze, do Virtua Tennisa. Wracałem wielokrotnie i za każdym razem to samo. Już się nudziłem. Ta seria musi przejść jakąś radykalną zmianę, bo... A błędy to już w ogóle... Nie ma co gadać, tak? Koszmarna ilość błędów, tak absurdalne, że się w głowie nie mieści, no nie, no szkoda gadać, naprawdę, tak zrobali, ja nie wiem kto to w ogóle, Sega dała ciała na całej linii, tragedia. Okej, okay. Przejdźmy dalej, tak? Golf, Tiger Woods, to już mówiłem tutaj, jak ciebie nie było, czy tylko, że ta gra pewnie teraz będzie szła sprzedaż w górę, bo przecież Tiger jest we wszystkich wiadomościach, okazał się bardziej facetem. Ogierem, strasznym ogierem. Ba! On wychodzi na to, że ma bardzo sztywnego kija, nie? Żelaznego. No i wiele rozmiarów, bo tam około 40. Nie, po prostu etykieta tej Gerałce jako sportowca idealnego bez skazy, no tak. Bezpowrotnie zaginęła. To, co on robił, znaczy ja go nie będę rozliczał z życia prywatnego, to jest jego sprawa, ale żal mi trochę faceta, bo golfistą jest fenomenalnym, ale w tej chwili dostaje po tyłku i to ostro. I, no ale no, należy mu się, tak? No nie ma co. No tu... trochę mu się należy jednak, nie? Harem miał niezły, może będzie jakaś gra taka, nie? I gra... Będzie do 40 dołków strzelał. Strategia. Tiger Woods, harem, coś tam, produkcja. Tak, czujesz? Na jednej imprezie z 7 laskami. Wiesz, jak się ma miliard dolarów, to i takie rzeczy można, nie? No właśnie, wszystko jest kwestią ceny. Ale że o grze teraz powiedzmy, bo miałem okazję grać. Świetna, jak zawsze. Fan golfa odnajdzie się tam od razu po prostu. Jeśli ktoś jest wymagający, to samo. To jest takie bardziej poważniejsze podejście do kwestii golfa. No, kolejny tasiemiec oczywiście od EA. Ale naprawdę, gra bardzo dobra, jeśli ktoś jest miłośnikiem tego sportu i przykłada uwagę do pewnych czynników, które tam chciałby rzeczywiście się pobawić, uwzględniając wszelkie warunki atmosferyczne, trudności terenu i tak dalej, no to polecam tą grę. No a na koniec co mamy? A grałeś, przepraszam, w golfa w ogóle kiedyś, tak w rzeczywistości? Tak, ale to był ten taki, wiesz... W aglomeracjach rozwalone budynki. Tak, no na tej zasadzie. Świetna zabawa, naprawdę super się bawiłem, choć jak sobie w nogę raz walnąłem kijem, to było ciężko. Ja powiem, że grałem w golfa kiedyś, znaczy tak bez zobowiązań. Nie to, że na dołkach, tylko
tylko na dzikiej łące. Znaczy to było niby pole, ale takie nieprzystosowane. Zaorane. Nie, nie, spoko, wszystko okej, okay. Tylko bez dołków po prostu ustawiliśmy sobie z chłopakami, pozdrawiam ekipę z Bydgoszczy, ustawiliśmy sobie chorągiewki i do chorągiewek napieprzaliśmy. No to przez 2 godziny 4 razy mi się udało utrafić w piłkę, nie? Całkiem niezły wynik. Stwierdziłem, że golf nie jest dla mnie. Ja golfa najczęściej gram. Ja jestem bardzo wysoki, bardzo mi niewygodnie się gra, bo naprawdę źle. Jak się ma prawie 2 metry wzrostu, to... Jesteś niepełnosprawny. To no, naprawdę nieprzyjemnie. Rozumiem. Dobra. Co jeszcze mamy? Ostatni tytuł z tej kategorii sportowe. New Play Control Mario Power Tennis. Odgrzewany kotlecik, ale znakomity kotlecik. Ja uwielbiam sterowanie, Mario Power Tennis. Sterowanie jest dobre jednak, nie? W takich grach. W tej tak, ale mimo wszystko, wiesz, ja na przykład czasami jak Gillo do mnie przyjeżdża, to odpalamy na N64 Mario Tennis i tam gramy. Jednak sentyment pozostaje sentymentem. Ja tam grafikę nie stawiam na pierwszym miejscu. I szczerze mówiąc, tą wersję na Wii nie grałem, choć chciałbym zobaczyć, jak to tenis, tak? Mm. Byłoby. Myślę, że standardowo, tak jak pozostałe tenisy, które się już ukazały na Nintendo Wii, wszystko jest tak samo. Tutaj bardziej chodzi o otoczkę właśnie o Mario. O fan, tak. Ale to mówię, ja wolę wtedy tą wersję na N64 odpalić. Wspaniała gra, po prostu. Zakochana. Tak jest. Jedziemy dalej. Kolejna kategoria to są gry strategiczne i RTS, czyli Real Time Strategy. Jedziemy z nominacjami. Command & Conquer, Red Alert 3, Dawn of Discovery, End War, Halo Wars, New Play Control, Pikmin 2. I po kolei, ty grasz w ogóle w strategiczne RTS-y? Gram. Grasz, no to możemy co nieco powiedzieć. Command & Conquer, Red Alert 3, bardzo fajne rozwinięcie serii. Znaczy tam jakichś wielkich kosmosów nie ma, bo ta seria dosyć wolno się rozwija. Natomiast ja jestem zwolennikiem takich prostych RTS-ów. Zaczynałem od Diony 2, zawsze to podkreślam. I Command & Conquer jest rozwinięciem tak naprawdę tych patentów i świetnie mi się gra. Świetnie mi się gra, trochę za dużo jednostek jest w tej grze. Jednostek, których się nie wykorzystuje tak naprawdę jest 50, a korzystasz z 15 i nimi rządzisz i rozpieprzasz przeciwnika. No ta gra powiem ci, potrzebowałaby jakieś naprawdę kopa takie wielkiego, tak. Bo ja do dziś dzień gram w Command & Conquer, ale w Generals bardzo uwielbiam, bardzo uwielbiam. Boże, co jak bredzę. No trochę zmęczeni jesteśmy, bardzo lubię. Bardzo lubię, rozegrałem tam tysiące już rund, a te Red Alerty to już przekombinowane. Oczywiście wszystko jest więcej, ładniej, dokładniej, lepsze filmiki, większy budżet i wszystko jest super, ale ja oczekuję czegoś innego. Generalnie te RTS-y są dla fanów. To jest dla fanów. To nie ma tak, że ktoś lubi grać w wyścigi i nagle mówi, a to może dzisiaj zagram w RTS-a i odpala Command & Conquer. Nie, to tak nie jest. To są gry dla fanów. Mnie się bardzo podoba. Ogólnie gra na mocne 8 zawsze. Po prostu są dopracowane, są przemyślane, bardzo fajnie się bawię. No, niech będzie. Dawn of Discovery, kolejny tytuł. To jest tytuł Anno 1701, pełny Dawn of Discovery na NDS-a. Nie gram, nie mam NDS-a, nie grałem, nie wiem. Grałem super, po prostu na urlopie będąc grałem w tą grę i rewelacja. Tylko z tego co pamiętam, to ta tutaj, to jest chyba wersja na Wii, wiesz? A może. Tak mi się wydaje, bo Anno to było właśnie tak jak mówisz, na NDS-a, tak. Pograłem, świetna gierka. Jeśli to jest to samo na Wii, no to polecam wszystkim, którzy lubią elementy strategiczne. Fani Settlersów tutaj by się odnaleźli dosyć szybko, bo także jest wydobywanie surowców, budowa, handel, walka. Ładna grafika jest na NDS-ie przynajmniej, tyle ze screenu wnioskuję. Super. No, taka komiksowa, nie? Taka zabawkowa. Nie, bardzo, bardzo fajna gra, naprawdę. Mnie wciągnęła, wiele godzin w nią przegrałem, tylko że tu mówię o wersji NDS-owej. Dobra, kolejny tytuł End War, Tom Clancy's End War. Bardzo fajny RTS, dosyć przełomowy, dlatego że tam sterowanie przy pomocy wydawania komend głosowych się odbywa, headset podpinasz i jedziesz i mówisz co mają mówić jednostki. Rewelacja, na początku trzeba się przyzwyczaić, trzeba mieć dobry headset, na przykład headset jakiś byle jaki do PS3 ma duże problemy, headset Sony bardzo dobrze to załatwia, a oprócz tego to jest, mówię, kwestia przyzwyczajenia, kwestia kalibracji i kwestia skorygowania swojej wiedzy na temat wypowiadania słówek w języku angielskim. Dosyć rozbudowana definicja, ale tak to właśnie wygląda. Bardzo fajna gra, bardzo fajna. Ale słuchaj, gra zbliżona do ideału. Siedzisz sobie w fotelu, w jednej ręce masz cygaro, w drugiej piwko, tak. I sobie tylko gadasz. Tak jest. Oczywiście można grać też bez headsetu, można korzystać z joypada. Tam wtedy są ograniczenia takie, że kilku komend po prostu nie można wydać. To są chyba jakieś ataki specjalne, już nie pamiętam. No tak czy siak gra jest ogromna, możliwości strategiczne, niesamowite, wizualizacja w zupełności wystarczy. Znaczy nie tak, że jest, dobra, przejdzie, tylko bardzo fajna grafika.
No i tyle, ja polecam to, choćby ze względu na to, że to jest niesamowity eksperyment. To trzeba zobaczyć. Jak jesteś fanem RTS-ów, zobacz Endwara, daj mu szansę. Koniecznie w zestawie z headsetem, a będziesz się bawił, wejdziesz na taki nowy poziom RTS-owania. To Ubisoft wydał, dobrze mówię? Tak, oczywiście. No, bo Ubisoft naprawdę, tu się bardzo postarali, strasznie mi się podobało, że właśnie z czymś nowym, tak? Bo teraz większość tak. gier, no nie ma co ukrywać, to są najczęściej odgrzewane kotlety, wszystkie są podobne, a tutaj zaskoczyli czymś i tu konkretnie chodzi o to sterowanie. Jedni mówią, że to jest rewelacyjna sprawa, inni powiedzą, że kiepska. No ktoś, kto lubi RTS-y, powinien na pewno wypróbować tą grę. Tak jest. Jedziemy dalej. Halo Wars. Grałeś Halo Wars? Nie. Wszystko, co ma w nazwie Halo, omijam szerokim łukiem. A ja nie jestem fanem Halo Uniwersum, natomiast bardzo lubię. Bardzo lubię. Nie jestem fanem, ale bardzo lubię. Gram we wszystkie Halo, te strzelaniny łącznie z ODST grałem. I RTS-a oczywiście nie mogłem pominąć. Mnie się bardzo podobał, dlatego że jest bardzo prosty. Bardzo prosty. Jest chyba jeszcze prostszy od Command & Conquera. No, gra dla casuali tak naprawdę. Oczywiście można wysoki poziom trudności sobie ustawić i już wcale nie jest wesoło wtedy. Ale gra daje bardzo dużo fanów. Kampania jest taka w sam raz. Dobre, fajne jednostki. Wszystko szybko, prosto, łatwo. Intuicyjnie przede wszystkim. Bardzo fajny jest tam interfejs. Gałką się po okręgu wybiera ty świnio, wstrętna królik. Dobra rzecz, ja polecam. A ty sobie pośmiej się i tyle. Jedziemy dalej. New Play Control Pikmin 2, czyli znowu kolejny odgrzewany kotlet z Nintendo 64. W to grałem, ale tak naprawdę szybko tę grę oddałem. Ja ją pożyczyłem od kumpla, mówię, daj. Wiesz co, no bo... Znaczy tak, Pikmin ani pierwsza, ani druga część nigdy mnie nie zafascynowała. Jest bardzo fajna, ale... Nie lubię cię. Nie musisz mnie lubić, ja nie jestem od lubienia. Pikmin 2 na GameCube to jest jedna z najlepszych gier, w jakich w życiu grałem. Po prostu cudowna, przesłodka i w ogóle same achy. Jasne, mnie się podobała, nie jestem fanem, znowu mówię. Bardzo mi się podobała, ale nie wciągnęła mnie, tak wiesz, no. Ciach. Ale reklama ci się podoba. Jasne, że reklamy są bardzo fajne Pikminu. Nie, w ogóle fajny pomysł, no. Nie ma co się ukrywać, ci mali kosmici szukający części rakiety. Bardzo fajne, tam są fajne patenty, natomiast nie wciągnęło mnie to tak, żebym się popłakał. No i co, tak jak mówię, tu jest sterowanie na Wiilocie, ale wcale nie jest jakieś rewelacyjne. Po prostu ta sama grafika, to jest najlepsze w ogóle. No, tak jest, New Play Control, no, tak to wygląda właśnie. No co, no myślę... Wyciąganie pieniędzy, no. Tak, ale z drugiej strony nie każdy miał Nintendo 64, nie każdy mógł wtedy grać i jeśli ktoś nie grał, a lubi RTS-iki, to i to takie bardzo przyjemne, takie dosyć słodkie, wręcz landrynkowe, to może po to sięgnąć. W takim przypadku polecam tę grę. No Pikmin 2 to mówię. Dla mnie to jest ideał. Tylko, że na GameCube, ty powiedziałeś na N64, czekaj, bo już nie ładnie. Nie no, tu jest na Wii, teraz New Play Control to jest seria na Wii, nie? Mówię, tak, tylko że powiedziałeś na N64. No tak, jak ktoś nie grał na N64, to niech... Na GC! No to by się pomyliłem, mniejsza o to. Albo na GC, dobra. Sorry, no tak, już się kompletnie zamieszałem, to było na GameCube przecież. Nie mogę, bo w czasie przeszłym to musiałbym zrobić. A nie mam maszyny do transportowania się w czasie. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, strzelaniny i tu się będzie dużo działo. Jedziemy z nominacjami. Borderlands, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Juarez, Bound in Blood, Dead Space Extraction, Fear 2, Halo 3 ODST, IL-2, Sturmownik Birds of Prey, Killzone 2, Left 4 Dead 2, Metroid Prime Trilogy, Resident Evil The Darkstar Chronicles i WET. Ojojojoj, bardzo dużo dobrych tytułów, jedziemy po kolei. Borderlands, grałeś? Tylko chwilę. No ja jeszcze mam tą grę, ale to mówię, przy tym zatłoczeniu, za to Fateless, który w to bardzo dużo grał, same ochy, achy, mam tu jeszcze kilku przyjaciół, którzy także w to grali, mówią, że gra jest świetna, znakomita, oczywiście wiele godzin trzeba poświęcić, świat jest rozbudowany, ciekawa grafika, scenariusz, same achy słyszałem. No właśnie, trzeba to sprawdzić, może kiedyś się uda. Także ja celuję w Borderlands, nie przepuszczę temu tytułowi. Dalej, Call of Duty Modern Warfare 2, no chyba nie trzeba nic z tym mówić, po prostu rewelacja, nie? Przesnie, jest żenująca gra, taka bezpieczna, słaba gra. Sztywłe, zero trybów. To samo. Weź przestań, nie no. A tak serio mówiąc, to tak, gra sama w sobie jest rewelacyjna, natomiast nie ujęłam jej już tak jak Call of Duty 4 Modern Warfare, no dlatego, że jest tak naprawdę ciągle to samo. Czego tak naprawdę się spodziewać od tego? To jest sequel rewelacyjnej gry, zrobiony na tę samą modłę, jest równie pięknie oskryptowany co poprzednia część.
Ja się bawiłem świetnie, mimo że kampanię skończyłem też szybciutko w 6 godzin, no ale taki jest urok tej gry. Ona jest przecież głównie pod multi robiona, natomiast jeszcze nie pograłem multi. Niestety. No i tyle, ale pogram, na pewno, jak się odkopę z remontu jeszcze, bo jeszcze tak naprawdę... A czy nie uważasz, że jest, tam nie ma zbyt wielu nowości, wiesz, no to jest, że gra jest oczywiście znakomita, naprawdę świetnie się gra, ale kurde, no, ta misja jedynie taka najbardziej kontrowersyjna, No Russian, to dało, naprawdę dało mi ostro, bo jak ją włączyłem i po pierwszym tym pomieszczeniu, tam nie będę mówił, o co chodzi, bo niektórzy może nie grali, to siedziałem naprawdę z kaparą w dół i stwierdziłem, że bardzo odważna decyzja wydawcy, żeby taką misję dać w grze. Ja oczywiście jestem jak najbardziej za, bo jestem normalnym człowiekiem i nie pójdę na ulicę robić złych rzeczy pod wpływem tego, no ale wiele osób się uraziło ze względu na to, na tą misję. No to mówię, to jest kwestia indywidualnego podejścia. Ja uważam, że świetny krok. Chciałbym więcej takich kontrowersyjnych akcji, misji w tych grach. Tylko, że mówię, jeśli ktoś jest normalny, to normalnie do tego podejdzie. Na mnie zrobiło to kolosalne wrażenie. Na początku byłem lekko zszokowany, bo takie wrażenie to miało być. Bo naprawdę, w grach tego niecodziennie się takie rzeczy spotyka i daje to ostro po głowie. Ja siedziałem, byłem zdumiony, oczywiście zachwycony byłem i skończyłem 3 razy tę misję. No tak. Ale ostra jest naprawdę ostra. Jest bardzo ostra, poza tym gra jest od 18 lat, musimy wziąć na to poprawkę, nie ma się o co pienić. Poza tym twórcy przestrzegają przed tą misją na początku gry, przy pierwszym jej odpaleniu i tuż przed tą misją jeszcze raz pytają, czy na pewno chcesz w nią zagrać. Jak to właściwie, jak to w Niemczech było? Tam chyba idzie, tylko musisz iść, tak? W którymś kraju tak było. W Niemczech, jeśli chociaż jednego cywila tam położysz, to masz game over. No właśnie, więc tylko się idzie. No. I to samo jest w Rosji, nie? Tak samo Rosja się wkurzyła i tak samo zbanowali. A w Australii? Pewnie też. Pewnie też. W Australii w ogóle dziwne rzeczy się dzieją, ale Alien vs Predator jest, odzyskali. No, chociaż tyle. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Call of Juarez, Bound in Blood, polska produkcja, Techland. Bardzo solidna, ale moim zdaniem nie tak dobra, żeby rozkładała na łopatki. Nie? Ja ją oczywiście skończyłem z ciekawości, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Pozdrawiam przy okazji mojego kolegę Kaliego, który nad tą grą też pracował, co prawda jako PR-owiec, nie jako programista czy coś w tym stylu, ale mimo wszystko serce rośnie. Dobry tytuł. Tytuł na poziomie światowym, nareszcie coś ciekawego, bo jedynka dla mnie była totalnie podła. Była tak, moim zdaniem, zabagowana, trudna, znaczy w sensie nie chciało mi się w to grać, bo zbagowana była. Ale zobacz, uczyli się na błędach i naprawdę im to znakomicie wyszło. Gra została zauważona nawet na Zachodzie. Wszystkie serwisy znane o niej pisały. Była to właśnie jedna z takich 10 najlepszych gier zeszłego roku, jeśli chodzi o tę kategorię. Mam nadzieję, że kolejny tytuł jeszcze bardziej zamiesza. Mhm. Choć wiesz, no, czasy takie dzikiego zachodu, tak, to nie jest zbyt popularny może temat w grach. Naprawdę, tego było mało, bo tam miałeś Gun, Red Dead Revolver był, teraz no Red Dead Redemption ma wyjść. Tak. To nie jest aż tak popularny temat, żeby wiesz, no boję się, że troszeczkę właśnie, że gdyby oni na przykład skoczyli w inne czasy, że tak powiem, w grze, mogliby więcej zamieszać, jeśli chodzi o rynek FPS-ów. Ale i tak uważam, że gra jest naprawdę solidna. Gra jest bardzo dobra, ale bez Polak, każdy Polak powinien w nią zagrać. No tak, tak. Dla samej satysfakcji, żeby wiedzieć, że polskie to też dobre. Królik, jesteś naszym portalowym leperem. Tak? No. Aż tak jestem? No, jedziemy dalej. Dead Space Extraction, czyli wersja na Wii, rail shooter, strzelnica. Bardzo dobra. Jak ci się podobała? O, świetna. Świetna, naprawdę. Ja jestem, no ogólnie Dead Space uniwersum, bardzo, już można tak powiedzieć, bardzo mi się podoba, ale Extraction zrobiło na mnie kolosalne wrażenie, bo naprawdę grafika jest znakomita. Jest grafika znakomita i gameplay jest znakomity. Tak, i świetnie się gra. Zdawałoby się, że to rail shooter, czyli jedziesz i strzelasz. Nie, tam jednak jest to dosyć rozbudowane, jeśli chodzi o zdobywanie różnych przedmiotów. Wiesz, trzeba mieć mega refleks i tak dalej. Jest to świetnie podane. No i klimat tej gry jest niesamowicie ciężki. Może nie straszy tak, jak powinna straszyć, ale mimo wszystko jest rewelacyjna. Tak. No to może każdy, kto ma Wii powinien i lubi FPS-y, powinien w to zagrać. To jest pozycja obowiązkowa dla każdego posiadacza Wii. No, tak. Dalej, Fear 2, Project Origin. Szczerze powiedziawszy, Fira w ogóle nie łykam. Żadnej części. Po prostu oglądam je, chwilę odpalam, do widzenia. Znaczy powiem ci tak, jedynkę mam na półce, ale nie grałem. Dwójkę, no odpaliłem na parę godzin i tak...
No takich podobnych gier to już masę w życiu grałem. To nie było coś, co by mnie przyciągnęło do konsoli na wiele godzin, tak? No miało fajne, kilka fajnych patentów, parę razy się lekko wystraszyłem, ale... Szczególnie w jedynce, nie? Jak ta no za stary jestem, żeby mnie to aż tak, wiesz, żebym się tym aż tak podniecał. Ktoś, kto grał w jedynce i był wielki fanem tej gry, na pewno w dwójce się odnajdzie, będzie zadowolony. Ktoś, kto pierwszy raz miał styczność z tą grą, no może być lekko zawiedziony. No właśnie, do mnie ta gra nie trafia. Idziemy dalej, Halo 3 ODST. No, całkiem przyjemny tytuł, bez Master Chiefa, rzeczywiście dali dosyć rady, moim zdaniem trochę rozpieprzone są te wątki, one się tak nie układają w całość, jakbym chciał. Bardzo mnie denerwował backtracking tam po mieście, jak się snuło, to straszne. Technologia, niestety Halo już, engine trochę jest zacofane, nie okłamujmy się. Już nawet nie chodzi o niższą rozdzielczość, niż 720p, ale ten engine to już nie to. To jest trochę tak jak Left 4 Dead, nie? Dzisiaj, że to jest tak na granicy przyzwoitości z grafiką. Ale mniejsza o to, bo nie grafika jest najważniejsza w tym przypadku. Dobra gra, skończyłem z przyjemnością, mimo wszystko polecam. Jak ktoś ma jeszcze jakieś obawy, czy Halo bez Master Chiefa jest grywalne, spokojnie, jest grywalne, bardzo fajne. No trochę się zakręciłem, ale jeszcze zrzucam dobra, na kart zmęczenia. Ildva Sturmovik, Birds of Prey, podniebne wojaże strzelaniny, tło tam historyczne całkiem fajne, ale powiem szczerze, pograłem w to godzinę, odłożyłem na półkę. No ja wolę Ace Combata. No, trochę inne podejście do tematu. No, ale... Tak, zupełnie inne. Gra, no wiesz, ograłem parę godzin, ale no... Odłożyłem, no tak jak ty, no co mam... Ja nawet, ja godzinkę, no mówię, trzeba... Jeśli ktoś jest fanem lotnictwa, latania tak. I strzelania, to tak, bo więcej gier na ten temat nie było w tym roku. Podkreślmy, że musi być fanem, naprawdę fanem. Tam są problemy jeszcze ze sterowaniem, do którego się trzeba przyzwyczaić. Dosyć niszowa gra, o, może tak. I koniec. I dalej. Tak, jedziemy dalej. Killzone 2. Przestań, taka cięga tam. No, zadostwo, nie. Pewnie. Killzone 2, moim zdaniem, objawienie. Gra lepsza wyszła lepsza niż ją zapowiadano na tych trailerach. Moim zdaniem grafika niesamowita, gameplay niesamowity. Online wspaniały. To jest w ogóle rewelacja, że Guerrilla Games, nie mając doświadczenia, zrobiło tak dobry online. Ja tłukłem w to bardzo długo i coś mi się zdaje, że się do Killzone'a wrócę, bo to jest naprawdę kawał wspaniałego shootera. Kampanię skończyłem już kilka razy. I nie mogę się od niej oderwać. Tak naprawdę, jeśli chodzi, nie wiem, Call of Duty Modern Warfare 2 skończyłem dwukrotnie i już trzeci raz by mi się nie bardzo chciało. Natomiast ten skończyłem... Wiem dokładnie, o czym mówisz. Ja mam dokładnie to samo. Ze 4-5 razy Killzone 2 łyknąłem. Rewelacja. Trochę dziwne jest sterowanie. Ta postać jest taka dosyć ociężała, ale to wiadomo, miało symulować realizm, jak żołnierz rzeczywiście się zachowuje. Ciężki pancerz. Man. Ciężki pancerz, te ruchy są takie dosyć mułowate. Trzeba się przyzwyczaić, ale jak się już przyzwyczai, rewelacja. Moim zdaniem Sony Guerrilla Games zrobili kawał dobrej roboty. To jest niesamowity tytuł. Czyli kolejna gra, którą każdy posiadacz PlayStation 3 obowiązkowo musi mieć w swojej kolekcji. Przemocny ekskluzyw. Ryje beret i to naprawdę... Strasznie. Mimo, że tam różni ludzie się doszukują jakichś tam minusów, tak, wad i tak dalej. Nie, naprawdę ta gra jest prawie że doskonała. Rewelacja. Left 4 Dead 2, no to już trochę porozmawialiśmy na ten temat. Świetny tytuł dla mnie. Jeszcze nie grałem online, więc z ludźmi, znaczy tam chwilę grałem, ale to nie bardzo. Na razie kampanię skończyłem w singlu. Świetnie się bawiłem, tak jak powiedziałem, jest to takie spełnienie marzeń moich z dzieciństwa, jeśli chodzi o gry z zombiakami. Rewelka. Zwłaszcza kampania, która w Wesołym Miasteczku się dzieje. Tam Wesołe Miasteczko i jest niesamowita w strugach deszczu, jak jest ta ulewa, szczególnie jak już się wraca, nie? Tak, jak już wracasz i się zrywa ta burza. A niesamowite. Nic nie widać, wichura. Ale zauważ, że pierwszy raz taki backtracking chamski w Tak. Ja się to jest jedna jedyna misja. Wiesz, doszedłem, dostałem paliwo, proszę wracać, nie? Mówię, what the fuck, backtracking. A tu nagle ta ulewa i zupełnie nowa gra, znaczy zupełnie nowy level, nie? No ścieżką wracasz, wiesz, i tak dalej. Bardzo fajnie, mi się to spodobało. Naprawdę, jak dla mnie gra no doskonała ze względu na klimat, bo jestem wielkim fanem zombiaków. Fakt, że zbyt mało może jest nowości wobec jedynki, choć tam jedna kampania, więcej nowy tryb. To, co było w DLC, czyli tryb survival też także tutaj dodany. No mówię, ja to troszeczkę inaczej do tego podchodzę, bo ja... Trochę fanboyowo, no ale nieważne. Możliwe, słuchaj, możliwe, tak? Każdy ma swoje jakieś słabości. Masz do tego prawo, no. Ja mam słabość do tej gry, dla mnie jest ona prawie doskonała, choć nadal jest tego wszystkiego za mało.
Za mało zombiaków jest. Tak. Tysiące. Za mało. Jedynka to dwójka na pewno mu się także spodoba. Jak dla mnie naprawdę pozycja znakomita. Dobra, przyspieszmy trochę, bo chyba już godzinę gadamy. Metroid Prime Trilogy, no czyli zbieranie na wszystkich Metroidów z poprzednich generacji. Ja nie grałem klasyk, natomiast, znaczy grałem w poprzedniej części. Metroid Prime 3 Corruption jest rewelacyjny, choćby dla tej części warto Trilogy zgarnąć. Nie, generalnie Metroid Prime to jest bardzo mocna seria. W tym dostajesz wszystkie pozycje, tak? Tak jest, dlatego warto. Świetne sterowanie znał i to trzeba podkreślić, że to naprawdę daje radę i świetnie się sprawdza w akcji. No, jedynka jest świetna, Metroid Prime 2 jest trochę słabsza i 3 jest znowu moim zdaniem bardzo mocna. Ja polecam. Jedziemy dalej chyba, nie? Mhm. Resident Evil Dark Side Chronicles, czyli rozwinięcie The Umbrella Chronicles. Niedługo na naszym portalu pojawi się recenzja. Ja nie grałem jeszcze. Ja też nie. Jedynka była świetna, więc sądzę, że ten sequel będzie też świetny. No co tu dużo gadać. Można w ciemno polecić, prawda? Jedziemy dalej. Wet. Dosyć niespełniony tytuł. Się zawiodłem okrutnie. Miałem bardzo duże oczekiwania względem grafiki, gameplayu, wszystkiego. I naprawdę, pierwszy raz włączyłem tą grę, po pół godziny ją wyłączyłem. Miałem serdecznie dosyć. Wszystko mnie irytowało, denerwowało. Tak. Grafika była tragiczna i tak dalej. Później zrobiłem drugie podejście. Poświęciłem więcej czasu. Ma swoje plusy ta gra, ale ogólnie naprawdę, no, bardzo zawiodłem się. Bardzo. Ja też. Nie skończyłem i nie wiem, czy kiedykolwiek skończę, wiesz? No to jak to pewnie słyszycie, no dosyć kontrowersyjny tytuł. Trzeba bardzo lubić takie strzelaniny, żeby po Wet sięgnąć. Tym bardziej, że w kategorii strzelaniny jest tyle świetnych wyśmienitych. Ale wiesz co, ja nie wiem, skąd to Wet się tu wzięło, bo na przykład na naszej liście tutaj brakuje i moim zdaniem powinniśmy zrobić podmiankę. Brakuje gry House of the Dead Overkill, tak? Na Wii. O, tak. Która, jak dobrze wiesz... Zabrała mi wraz ze Speczem i z Gillo masę godzin czasu. Gra jest znakomita, po prostu ja się zakochałem w niej. To jest dla mnie gra ideał. To prawda. Idziesz, łupiesz zombiaki oczywiście, no bo to jak zwykle, ale ten klimat, scenariusz. Niesamowity humor. Bohaterowie, tego, tak. Po prostu i ilość, w ogóle ilość faków wyrzuconych przez jednego z bohaterów. To jest chyba rekord świata, jeśli chodzi o gry wideo, naprawdę. No i niesamowita końcówka, nie? Z mamuśką. To jest przegięźnie. Ta genialna, świetny humor, znakomity scenariusz, dialogi powalające, scenki zabijające. Ja naprawdę powiem ci szczerze, że jeśli chodzi o innowacje, tak, nowe podejście, nową jakość, to ja tą grę stawiam wyżej od Modern Warfare 2. Bo ja się przy tej grze bawiłem doskonale. Śmiałem się. Ja to potwierdzam, bo widziałem. Levele, po prostu genialna gra. A Modern Warfare to oczywiście znakomity tytuł, topowy, ale to już było. A tutaj tak mam jest. Wszystko tak, że mi tak skopało zad, że sam dobrze wiesz, że po prostu olałem cały świat i siedziałem tylko i grałem. Genialna. Nie. Więc ja tu zrobimy małą podmiankę i Wet po prostu moim zdaniem powinniśmy od razu wyrzucić, a dać właśnie House of the Dead Overkill. Mhm. Ktoś, kto ma Wii i w to grał, wie, o czym mówi. Dobra. Jedziemy dalej. Gry wyścigowe. Nominacje szybciutko. Dirt 2, Forza Motorsport 3, Fuel, MX vs. ATV Reflex, Need for Speed Nitro, Need for Speed Shift, SBK 09 Superbike World Championship, Superstars V8 Racing. Jedziemy szybciutko. Dirt 2. Genialne. Dla mnie bardzo dobre po prostu. Mam calaka, zgwałciłem tą grę na wszystkie możliwe sposoby. Świetnie. Jeśli ktoś lubi shootery, jak najbardziej. Bardzo fajne, dosyć arkadowe, ale bardzo dobre. Jedziemy dalej. Forza Motorsport 3. No, rozwinięcie serii rewelacyjne. Po prostu rewelacja. Olbrzymia ilość wyścigów, samochodów, wszystkiego. Ponad 6 potężna. I bardzo fajnie była w pełni zlokalizowana. I to jest bardzo duży plus. Tak jest. Dla fanów wyścigów Forza Motorsport to jest must have. Musicie w to zagrać, jeśli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście. Niesamowity tytuł. Fuel, największe chyba rozczarowanie roku, co w wyścigach. Powiem ci szczerze, że wiem coś o tym, bo zrobiłem calaka w tej grze i jestem załamany. Po prostu gra naprawdę miała olbrzymi potencjał. Potencjał niesamowity. Teren, jaki tam ujęto, to jest po prostu kosmos. Przejechanie z jednego narożnika mapy do drugiego z zegarkiem w ręku zajmowało godzinę półtorej, tak? Prawdziwego, rzeczywistego czasu. Więc tu już daje wyobrażenie, jak gra jest potężna, ale kompletnie niewykorzystany potencjał. Głupia, zabagowana i tak dalej. Tak, bugi takie typu, że mijam centymetr od siebie, mijam drzewo i nagle samochód mi się zatrzymuje w miejscu. Nie? No, wszystko w tej grze jest spieprzone, niestety. Porażka roku. Nie no, soundtrack jedynie jest fajny. To wszystko.
To może wystarczy kupić soundtrack. Jedziemy dalej. MX vs ATV Reflex. Niestety to nie grałem. A ja odpaliłem ostatnio i powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Oczywiście do gry jeszcze podejdę. Podejrzewam, że też recenzję jej napiszę i za poradnik się wezmę. Innowacyjne sterowanie polegające na tym, że jedną gałką sterujemy normalnie kierownicą, drugą wychyleniami ciała zawodnika. Naszego zawodnika, tak, czyli wchodząc w zakręt trzeba także balans utrzymać, co przez pierwsze minuty naprawdę może przeszkadzać, ale ktoś, kto wie, o co chodzi, no, odnajdzie się bardzo szybko w tym. Jak ten tytuł się odnosi do Pure? Pure. Znaczy wiesz, w Pure miałeś tylko i wyłącznie kłady. Tak, i były rewelacyjne triki. A tutaj masz motory, kłady, bugi też są, ale jest inaczej. Pure był znakomitą grą, naprawdę świetnie się bawiłem. Tu się pochwalę, że także calaka miałem, znaczy mam. I genialne, Pure po prostu zachwyt. Tutaj jest także naprawdę wysokich lotów gra. Odpaliłem i pierwsze takie te minuty, bo tam no parę godzin może pograłem. Dzisiaj podejrzewam lub jutro naprawdę przysiądę do tej grze i wtedy może jakieś na gorąco napiszę. Naprawdę bardzo, bardzo obiecująco się szykuje. Grało mi się super, byłem zaskoczony. Na pierwszy rzut oka to taka ósemka między 8 a 9, wiesz, powiem ci, naprawdę. Bardzo, bardzo fajnie, mam nadzieję, że na pierwszą recenzję. Było bardzo cicho. No tak, ona właśnie jest jakby znikąd. Tak, i ja tu dla mnie to ta seria w ogóle tak wierzę. MX vs ATV kojarzy się już z czasami PlayStation 2 i z odgrzewanym kotletem, nie? Tak, to mi tu było kiepsko. I tutaj tak, myślałem, że to samo też gra przyszła, myślałem, że wiesz, to jest na zasadzie, no tam może coś fajnego o niej napiszemy, a tu odpalam, kurde, jestem bardzo zachwycony, naprawdę, no świetna gra. Dobra, jedziemy dalej. Need for Speed Nitro grałeś na Wii? Nie. Ja grałem, bardzo przyjemne wyścigi arcade, niestety bardzo szybko się kończą. Chciałem, jak skończyłem ją tam dosłownie kilka godzin, to chciałem wyjść online, a online'u nie ma, bo to Wii, tararara. Tak jak Cooper kiedyś mówi, kiedy w momencie, kiedy zaczynam się już dobrze bawić, gra się kończy. No dosłownie, niestety. Bardzo przyjemne, jak się wczuje, jak się tam model jazdy dobrze wyczuje, poślizgi. Bardzo mało jest power-upów niestety, bo jest tylko naprawianie samochodu i, że tak powiem, skazanie na wpiernicz przeciwników, czyli... A sam powiedziałeś, że to jest arcade, tak? To jest tak luźne podejście. Że... Bardzo luźne i niestety gra jest bardzo, bardzo krótka. To top casual, no. Poślizgi trochę jak w Ridge Racer. Fajne, naprawdę fajne, gra z potencjałem. Można by coś z tego wycisnąć, ale nie przyłożyli się chłopaki. Jak będą za darmo ją dodawali do jakiejś gazety wartości. To bierzcie, wtedy bierzcie, tak jest. Need for Speed Shift. O, to jest wielki tytuł. To jest wielki. Kolejna gra, którą stalakowałem. Elektronicy dali czadu odwzorowanie poczucia, że tak powiem, klimatu kierowcy, który siedzi wewnątrz samochodu, jest niesamowite. Widok FPP, poczucie prędkości. Model jazdy mimo wszystko też bardzo fajny. Jest tam kilka bugów związanych z detekcją kolizji, ale nie będziemy aż tak głęboko wchodzić teraz w omawianie. Ja polecam Shifta. Ja w niego nagrałem się bardzo dużo. Jeszcze dużo mam do zrobienia i jeszcze tej gry po prostu nie skończyłem, ale to zrobię na pewno. Nie, ja skończyłem, przelazłem na wszelkie możliwe sposoby, bo jestem wielkim fanem wyścigów. Gra świetna, choć powiem ci szczerze, że tutaj no, bo oczywiście tu, jako że są głównie asfaltówki, to powinniśmy porównywać tylko praktycznie, czekaj, Forza czy Forza? Jak cię zaraz lutnę, Forza. Żartuję. Forza Motorsport 3, bo Dirt 2 to, tak jak mówiłem, to są głównie szutrówki. Gra jest naprawdę świetna, ja byłem bardzo zaskoczony, pozytywnie, bo po poprzednich odgrzewanych kotletach od EA, no miałem dosyć tej serii, tak, nie będę tu ukrywał, te undercovery i tak dalej, tak. Nie, no fajne gry, a Pro Street to już w ogóle tragedia była. A tu nagle dostaję Shifta, który po prostu ryje beret. No, ja byłem totalnie zaskoczony, bardzo pozytywnie. Jeśli dalej będą szli w tym kierunku, to ta seria nadal no, odświeżyła się, tak? O, zdecydowanie. Super. Shifta super trzeba zagrać, jedziemy dalej. SBK 09 Superbike World Championship. Motory, kolejna część. Już nie wiem z jakiej serii, już nie wiem do czego to przypiąć, nie mam pojęcia, nie grałem, nie zagram. Mam ja dobrze. Grałem i no to nie jest to, tak? Ja lubię motory, ale no MotoGP się przywiązałem do tej serii. No właśnie. Tutaj jest fajnie, fajna detekcja kolizji, zawodnicy tam latają. Tak, jest deszczyk, poślizgi, bla bla bla. No ale to jest standard, tak? To co powinno być. Niczym się nie wyróżnia. Dla fanów motorów, bo w tym roku nic więcej praktycznie nie wyszło. Jak najbardziej dla pozostałych. Recenzję takiej gry można napisać w ciemno, wystawić 7 i będzie wszystko z głowy, nie? No, jedziemy dalej. Superstars V8 Racing. Grałeś? Przestań w ogóle, nawet nie wspominaj o tym. Wcale nie jest ta gra taka zła. To jest gra... kiepska. Nie jest kiepska, to jest gra... Nie? To jest gra dla totalnych świrów, którzy lubią totalną symulację i wtedy się da grać. Jak ustawisz tam wszystko na takich, wiesz,
na takim poziomie medium, to rzeczywiście to jest bardzo nudne. Natomiast tam jest kwestia uślizgów kół na mokrej nawierzchni i tak dalej. Dla mnie to jest bieda. Mało jest rzeczywiście licencji, bo to jest jakaś licencja włoska chyba, jeśli mnie pamięć nie myli. No właśnie nie ma tej otoczki, natomiast model jazdy jest bardzo dobry. W momencie, kiedy ktoś lubi takie wyzwania wręcz, gdzie dojeżdżają do szykany, naprawdę trzeba tym hamulcem pulsować, trzeba bardzo uważać z dawaniem gazu. I szczególnie mówię, na mokrej nawierzchni dużo się dzieje. Jeśli można ten kupić gdzieś tanio, za jakieś 50-60 zł, to polecam. To... Ja się pod tym nie podpiszę. A ja tak, ale tylko dla największych fanów wyścigów w ujęciu symulacji. Rzeczywiście, jak lubisz Ridge Racera, to po V8 w ogóle się nie dotykaj tego. Dobra, jedźmy dalej szybciutko. Gry pozostałe. Jakie mamy nominacje? Boomblocks, Bash Party, Buzz, Quiz World, EA Sports Active, Katamari Forever, Marble Saga, Kororinpa, Litości, Pinball, Hall of Fame, The William Collection, Rabbit Go Home, Sega Mega Drive Ultimate Collection, Trine, Wii Fit Plus, Wii Sports Resort. Matko Boska. Co za tytuły w ogóle? Matko Boska to nie był tytuł. Ja jadę po kolei z tym w to, co grałem. Później ty, dobra? Tak na szybciutko. Boomblocks, Bash Party, rewelacja. Rewelacja na Wii. Przewracanie klocków. Samą konstrukcję, nie wiem, grałeś to, króliku? Wiem, że to jest zabawa klockami, ale jestem normalny, więc się klockami nie bawię. A ja tak, z synem bardzo dużo, wręcz moją żonę nawet w to wciągnąłem. Są konstrukcje z klocków Mister Henki! I rzucając piłeczką, oczywiście przy pomocy Willota, strąca się poszczególne na przykład klocki, żeby wypadały tak jak w bierkach, nie? Albo się je wyciąga z tej konstrukcji, żeby całość się nie zawaliła. Rewelacja, zabawa jest świetna. Buzz, Quiz World. Ja nie lubię Buzza, nie gram w Buzzy. Bo mnie trochę denerwuje. To trzeba po prostu lubić. Na pewno jest dobry i tyle. I EA Sports Active nie grałem. Nie grałem. Katamari Forever nie grałem, bo Katamari już dawno w ogóle nie kręci. Marble Saga Kororinpa, nie mam pojęcia co to jest. Grałem, to jest zabawa kulką. Tak jak była Kororinpa pierwsza na Wii, że kulką musisz dotrzeć do końca levelu, uważając, żeby nie wypaść za krawędzie, nie wpaść w dziurę, zbierać power-upów. Fajna, ale bardzo specyficzna. Jeśli ktoś lubi taki typ rozrywki, polecam, naprawdę świetna gierka. Pinball, Hall of Fame, The Williams Collection. Cóż to mówi? To jest... Kurczę, no nie grałem. Zbieranie tak na starych pinballi, ja też chyba nie grałem, już nawet nie pamiętam. Jednak Williams robi, kiedyś robił, nie wiem jak teraz, ale teraz też nadal maszyny. Świetne maszyny, tak. I nie wiem nawet, co tam jest w zestawie, szczerze mówiąc. No nie miałem dlatego czasu. Musimy dopominać, jedziemy dalej. Rabbids Go Home, ty jesteś wielkim fanem Rabbidsów, ja też w sumie, ale w tę część jeszcze nie grałem. Powiem, że tak, no dziwnie. Ja jednak jestem fanem pierwszych tych części, które wyszły na Wii, składające się z masy różnych tych konkurencji. Tutaj jest troszeczkę inne podejście i jakoś mi tak nie podchodzi. Ja tej grze dopiero dam szansę tak naprawdę, najwięcej to na DS-ie. Aha. Pogrywałem, ale to... Świetna kampania reklamowa była. Tyle możemy powspominać. Kampania reklamowa to tak, ale no mówię, no to już odgrzewane kotlety powoli się robią. Coś nowego jest naprawdę potrzebnego, ale takiego mocno nowego. To teraz nie będzie nic nowego. Sega Mega Drive Ultimate Collection. Jezu, czyli składanka oldschoolowych tytułów z Sega Mega Drive. Słuchaj, grałem w to genialnie. Po prostu fakt, że niektóre gry odrzucały mnie od razu, bo to jednak są stare kotlety, ale w niektóre wiele godzin. Nawet, rozumiesz, wiele godzin. Nawet jak już miałem zdobyte achievementy, wszystko. Grałem wiele godzin po to, bo się świetnie po prostu bawiłem. To jest naprawdę rewelacyjna składanka starych, dobrych hitów. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, w co kiedyś się grało, może to zakupić. Tylko tu ostrożnie do tego ludzie podchodźcie, bo tam grafika... No to jest old school, totalny old school. Tak, totalny old school. Tam nie zobaczycie żadnych majstersztyków graficznych i tak dalej. Tam jest prostota bardzo często w większości gier. Jest tylko jeden lub przyciski są w użyciu, oprócz sterowania, więc naprawdę, to trzeba lubić. Trzeba lubić. Ja w to grałem oczywiście tak jak królik. Niektóre tytuły mi się podobały, niektóre nie. Jest trochę klasyków świetnych, które jest trochę kiczowatych tytułów, żeby dopchać czymś płytę. No tak, trzeba lubić old school. Ja oczywiście uwielbiam old school. W kilka tytułów się zagrywałem, w niektóre w ogóle nie mogłem. I tyle. Dla każdego coś miłego. Jedziemy dalej. Trine. Trine to jest taka gra z PlayStation Network. Platformówka, bardzo ładna. Ale ja w nią nie grałem. Ja też nie. No, dlatego możemy iść dalej, nie? Wii Fit Plus. No, czyli co? Dopakowana wersja Wii Fita. Ja nie gram na Wii Ficie, nie mam balance board.
Więc totalnie się nie wypowiem. Zakładam, ja, że... Ja w Wi-Fi-ta tam pokatałem, a ten plus to omijam szerokim łukiem. Ja nie jestem już aż tak przekonany. Na początku byłem, ale nie. No dobra, no właśnie. I tyle w temacie. Wii Sports, i ostatnia gra. Wii Sports Resort. I co ty na to, kolego? Powiem ci, że nawet fajnie. Dla mnie jest rewelacja. Tak, kolejna dawka dodatkowych konkurencji. Z wykorzystaniem Wii Motion Plus i to jest w ogóle coś wspaniałego. Tak. No, to mówię, to jeśli ktoś grał w Wii Sports i się świetnie bawił, mhm, to tutaj będzie się bawił jeszcze lepiej. Poprawiona grafika, no i to rewelacyjne sterowanie. Naprawdę Wii Motion Plus daje radę, na przykład jak jest skoki ze spadochronem, tam jest skydiving tak naprawdę. Tak. Jeśli wykonuje te akrobacje, Wiilotem się kręci, jak to jest ta czułość. Nie, rewelacja, po prostu rewelacja. Skutery wodne, na rowerach jak tam się macha. Tutaj na tą grę też proponuję... Na tą grę proponuję też zwrócić pilną uwagę, bo jeśli ktoś jest za, chciałby kupić Motion Plus, te nakładki na Wiilota, to tutaj akurat z tą grą świetne promocje powychodziły, bo tak, wychodziły, że dwie nakładki plus gra za naprawdę pieniądze, praktycznie płacisz tylko za grę wtedy. Więc to się bardzo opłaca, więc ci, którzy są zainteresowani, no, radzę się tą sprawą zająć, poszukać w internecie, naprawdę można kupić za psie pieniądze te nakładki wraz z grą. Fajną grą. To nie są nakładki, to tak trochę źle. Nie, no, to wiesz, są, o co mi chodzi. Upgrade'y i to bardzo poważne. Trzeba podkreślić, że Wii Sports Resort nie odpalisz, jeśli nie masz Wii Motion Plus. Po prostu nie masz włączonego dopada, ta gra się nie uruchomi. Poprosić o dołączenie, ona to rozpozna, że jest i dopiero wtedy wystartuje. Jak już masz, rewelacja, należy wziąć pod uwagę też to, że coraz więcej gier będzie wydawanych tak, że tylko mając Wii Motion Plus je uruchomisz. Można wymienić kilka tu, ale nie teraz, nie czas, nie miejsce. No i nie ta pamięć dzisiaj. Ale warto. Wii Sports Resort samo w sobie świetny Wii Motion Plus w komplecie do tego, rewelacja. Jedziemy dalej. Gry muzyczne. Ja tutaj nie mam za wiele do powiedzenia, też przestałem kiedyś grać. Powiem ci, że ja z gry muzycznych, z tych wszystkich, co my tu mamy, tylko dwie grałem. No to dawaj o tych grach i pomińmy to, bo to naprawdę też gry dla wybrańców. A to dobra, to najpierw przeczytam wszystkie, a później wypowiem się na te dwie. Kategorie muzyczne. Band Hero, DJ Hero, Labyrinth, The Adventures of Kai and Zero, Guitar Hero 5, Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Smash Hits, Guitar Hero Van Halen, Lego Rock Band, Leaps Number One Hits, New Play Control, Donkey Kong Jungle Beat, Rhythm Heaven, Rock Band Track Pack Classic Rock, SingStar Pop Edition, SingStar Queen i The Beatles Rock Band. Po masakra. Rock Bandów, Guitar Heroesów, SingStarów. Ja już mam dosyć. Activision po prostu przegina. Przestań. Znaczy wiesz, jeśli ktoś jest fanem Metallica, to sobie kupi Guitar Hero Metallica, ale już wydawanie... Czekaj, teraz, czy jakoś na dniach słyszałem Smashing Pumpkins, czy ktoś znowu jakaś edycja wychodzi właśnie? Wiesz co, Activision ma szerokie pole do popisu, może wydawać 20 takich gier w roku. No dosłownie, bo tam tylko musisz numery zmienić, postacie animowane i to wszystko. Nie, no tragedia. No i dlatego ja się zainteresowałem... Co grałeś? Tytułami. Przede wszystkim DJ Hero. Mhm. Rewelacja, po prostu szkoda słów. No, kontroler dedykowany. Szkoda, że ludzie, którzy tylko na padzie na przykład grają, nie mogą w tą grę sobie pograć, bo jednak kontroler jest niezbędny. Sterowanie jest dosyć trudne, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności. Trzeba mieć sprawne palce. Jak ktoś ma jakąś chorobę, no to może mieć problem, tak? Reumatyzm, Parkinson, cokolwiek. I naprawdę, gra jest wymagająca, ale tak wczuwa. Fakt, że przejścia są tak zwane sety, czyli na przykład masz ileś tam utworów pod rząd. Szkoda, że jest aż tak długa przerwa między nimi, ale i tak jest bardzo fajnie zrobione, bo kończysz jeden utwór i przechodzi to w kolejny. I wiesz, naprawdę zabawa w DJ-a, niesamowicie się można wczuć, choć rozmieszczenie przycisków na kontrolerze, jeden przycisk jest dosyć niezręczny, bo często się wyślizguje, ale gra jest naprawdę świetna, muzyka jest genialna, po prostu tyle znakomitych kawałków, że to się w głowie nie mieści. Tam jest wszystko, masz taki miks, że DJ Shadow z jakimiś drum and bassami, coś tam z czymś tam, po prostu rzeczy, których nigdy byś się nie spodziewał, że można zmiksować, tam są zmiksowane, świetna gra, ja jestem zachwycony ją. A drugą grą, w którą grałem, to na NDS-ie Rhythm Heaven. Bardzo nowatorskie podejście do gry, masa minigierek, takich duperelowych wręcz, ale naprawdę wciąga. Trzeba mieć niesamowite wyczucie rytmu. Genialna gra. Nie wciągnęła straszliwie. Jeśli jesteś posiadaczem NDS-a i lubisz gry muzyczne, to jest naprawdę pozycja obowiązkowa. Genialna. Okej. Tyle tytułem. Muzycznie. Podsumowania gier muzycznej. Ciekawe, jak nas czytelnicy za to zjadą, że tak potraktowaliśmy tą znakomitą kategorię.
No cóż, dostaniemy chłostę. No powiemy, że to snajper nam kazał i tyle. Oczywiście, wszystko na snajpera. Jedziemy dalej, handheldy, jedziemy szybciutko z nominacjami. Disgaea 2, Dissidia, Final Fantasy, Fire Emblem, Gran Turismo, Grand Theft Auto, Chinatown Wars, Jak and Daxter, The Lost Frontier, Little Big Planet, LocoRoco 2, MotorStorm, Arctic Edge i Patapon 2. Mocno jest. Wow, bardzo fajnie. Znaczy, wiesz, jak na... Może tak, handheldy się odradzają, przede wszystkim PSP, bo NDS cały czas sobie jednym takim jednostajnym ruchem jedzie po swoich szynach. Można powiedzieć, że bez rewelacji, nie? NDS jest dobrze, ale bez jakichś wyskoków, tak? Nie było jakichś wielkich, znaczących tytułów, moim zdaniem, choć no wiadomo, wszystkiego nie ograsz, tak? Bo tam wychodzi tyle gier, że w głowie nie mieści. Lato PSP w tym roku... Tak. Pozamiatało. Naprawdę ja jestem pod wielkim wrażeniem. Dwie znakomite kontynuacje, czyli LocoRoco 2, Patapon 2, do tego świetny MotorStorm, Jak and Daxter, Grand Theft Auto, choć no troszeczkę straciło na świeżości, bo ze względu na to, że na NDS-a jednak tym kolosalnym, a tutaj było, tak, było sterowanie, gdzie stylusem masę rzeczy robiły. Tutaj już tak to nie wciąga, ale mimo wszystko, no powrót do korzeni, tak? Widok z góry, świetna gierka. No, Gran Turismo. No to w ogóle co tu można powiedzieć? No ja nie grałem, ale widziałem ludzi, którzy kto grali, słyszałem wypowiedzi. Niektórzy są zachwyceni. Z Gran Turismo jest taki problem, że tam nie ma kariery jako takiej. Są tylko wolne wyzwania. Tak naprawdę bierzesz auto i bierzesz trasę, wybierasz sobie jakby time triale. Ale widziałeś jak to samochodami. Nie no, grałem, oczywiście, że grałem. No i o to chodzi. Wiesz co, ja generalnie bardzo szanuję Polyphony za to, że po pierwsze w końcu to wydało. To miało być na starcie PSP-ka, no mniejsza o to. Później słyszałem, że... Oni tak... znani są z terminowości. Tak, są bardzo terminowi. Są terminowi niczym snajper. Oczywiście miała ta gra później nie wyjść, w końcu wyszła. Szacun, masa samochodów, gra dla fanatyków Gran Turismo. To nie jest gra dla wielbiciela wyścigów. Ja ją bardzo, bardzo szanuję. To jest jednak świetny, charakterystyczny model jazdy, ogromny park maszyn, dużo tras i tak dalej. Zabrakło właśnie przede wszystkim trybu kariery. No trudno, jakiś cel widocznie miało w tym Polyphony i Sony. No. Bo może to jest wersja, wiesz, wczesna, nie? A, może to jest demo, może to jest takie demo, nie? To wyjdzie pełna. Gran Turismo Prolog PSP, nie? No, mniejsza o to. No to tak czy siak, handheldy się bardzo, bardzo fajnie toczą, PSP poszło mocno do przodu, jest kilka tytułów, które trzeba zagrać, na przykład ten MotorStorm Arctic Edge i ja polecam. Sam przerywasz. Nie wiem, mówisz, że coś tobie przerywa, albo mi coś, albo tobie. Przerywa, niech ci będzie. No i tyle, tytułem podsumowania. Myślę, że gier z PSN, Xbox Live, Virtual Console nie będziemy w tej chwili maglować, DLC-ków też nie będziemy maglować, chyba że jest coś, co chcesz bardzo, bardzo poruszyć, ja nie chcę. No na pewno na tym Flower, zwróciłem na tą uwagę na PSN-ie, gra naprawdę przepiękna, ja byłem zachwycony nią. Mini Ninjas także wciąga, fajna. Outrun Online Arcade, no klasyk, tak, no co tu gadać. Shadow Complex, genialna gra z Xbox Live, świetna. Space Invader Extreme, Zombie Apocalypse też niezłe, a z DLC, no to wszystkie dodatki do Fallouta trójki i przede wszystkim, no ale to co o czym wcześniej już mówiliśmy, dwa dodatki do GTA, no i Wipeout HD Fury. Wipeout HD Fury. Dobra. Nie. Właśnie, że tak. Okej, zbliżamy się królik powoli do końca. Strasznie nam się ten podcast wydłużył, miał być... Ale to dobrze, ludzie będą zadowoleni. Bo a tam będą zadowoleni, przecież nikt nas nie słucha, co ty gadasz. No to coś tam. Dobra, szybko, królik, gra roku. O kurde. To ja, ty się zastanów, ja powiem, co sądzę na ten temat. Uncharted 2. Uncharted 2 to jest dla mnie gra roku. Niesamowita, jeszcze raz powtórzę, niesamowita przygoda na PlayStation 3. Nathan Drake dał czadu. Wspaniały scenariusz, fabuła, grafika, zajmujące akcje, non-stop skrypt, ale taki niesamowity, że po prostu zapierający dech w piersiach. A ty? Kurczę, no ciężko się zdecydować, bo Uncharted, tak jak powiedziałeś, jest genialną grą, ale za to tak samo zachwycony byłem Assassinem nowym czy Batmanem i kurczę, ciężko jest mi wybrać. No zdecyduj się. Assassin's Creed 2. No i dobrze. Dlaczego? Genialnie, po prostu ani sekundy się nie nudziłem, kilkadziesiąt godzin zabawy, świetnie rozwiązane, przepiękna architektura, miasto w końcu tętniące życiem, ale tak naprawdę tętniące, masa rzeczy się tam dzieje, olbrzymia ilość misji pobocznych, głównych, zbierania, naprawdę, gra dla mnie genialna. Calaka zrobiłem, pograłem kilkadziesiąt godzin, jestem
Sony. Oczywiście Uncharted 2 także jest genialną grą, ale tu trzeba być oryginalnym, nie będę powtarzał tego, co powtórzy pewnie tysiąc innych osób. Ja stawiam na Assassin's Creed 2. Dobrze. Największe rozczarowanie roku? Wet. A ja Fuel. Fuel. Osobo studio tak spieprzyło potencjał niesamowity, że jestem załamany, ręce opadają. To miała być gra, która miała pozamiatać, trailery na to wskazywały. Tak, trąby powietrzne latały. No, po prostu piękne. Ludzie kupili, wiesz, preordery, złożyli i już czekają, nie? Dostali to w ręce i się popłakali. Niestety, taka prawda. A ty mówisz wet, tak? Tak, nie, zawiodłem się naprawdę. Grafika, sam gameplay, sterowanie. Oczekiwania miałem olbrzymie. Oczywiście Fuel także, tak jak mówiłeś. Ale na wet czekałem, zacinałem rączki. Gra przyszła, włączyłem i po prostu usiadłem na tyłku i zacząłem płakać. Dobra. Platforma roku? No tu zależy. Jeśli chodzi o ekskluzywy, to wydaje mi się... Nie ma, że zależy. Która platforma w 2009 zrobiła na tobie największe wrażenie, tak ogólnie? PS3. Na mnie też, PS3. Stawiam na PS3. Killzone 2, Uncharted, Infamous. To są tytuły, które naprawdę pozamiatały. No właśnie, dali radę. Naprawdę PlayStation 3 rozkręca się. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Oczywiście na pozostałe dwie platformy także wyszły znakomite gry, ale tak, tutaj się wyróżnia PlayStation 3. Wydarzenie roku. Zależy, mówimy o grach czy o życiu? Nie, o grach. O kurczę, nie wiem, no sporo tego było. Dla mnie targi E3, bo po pierwsze była masa staffu była na tych targach, po drugie E3 wróciły do swojej dawnej świetności, do swojego rozmachu. Hostess na pewno było mniej niż wcześniej, ale do tego też pewnie dojdą. Te targi nareszcie tętnią życiem. To jest impreza, na której chciałbym być, gdybym miał wybierać. Oczywiście Gamescom też jest fajny i tak dalej, ale to jednak nie ten kaliber. No to ja tutaj troszeczkę inaczej powiem, żebym się nie powtarzał. Dla mnie wydanie dużego DS-a. To było wydarzenie roku. Zaskoczenie, bo wszyscy dążą do Minotaur za właściwe imię. Do pomniejszenia konsol. A tutaj Nintendo wydaje kolosa i naprawdę jest to dla mnie wydarzenie roku ze względu na to, że widziałem i naprawdę robi to wrażenie. Oczywiście pikseloza w niektórych grach wyjdzie, ale jest wyraźne, są te ekraniki, są olbrzymie, prawie tak jak w PSP. Do tego kąt widzenia się zwiększył, na zasadzie, że lepiej widać. Naprawdę super sprawa, super. Jak ktoś ma za dużo kasy, powinien kupić. Ciekawe, kiedy wydadzą DS laptop. Pewnie za niedługo wyjdzie. Kwestia czasu, nie? To Nintendo. Dobra, no i ostatnia kategoria, najlepszy polski wydawca. A jest taki? No, wybierajmy spośród tych, którzy są. Ja stawiam na Cenegę. Kiepsko, no powiem ci, że nie wiem. EA dla mnie na przykład świetnie się spisało. No dobra, ale to nie bierzmy tych, wiesz, mówimy o polskich. EA to nie jest jednak polska firma, nie? Ja mówię o takich jednak... To tak, no to tu Cenega. Może źle, najlepszy polski dystrybutor, może tak, w ten sposób. Bo jeszcze by trzeba wziąć pod uwagę w takim razie Sony, Microsoft, Electronic. Nie, mówię o tych, wiesz, dystrybutorach. No niestety, CD Projekt się poskładał. W temacie konsol kompletnie złożyli broń, poddali się. No wielka szkoda. Robią to, co potrafią najlepiej, czyli gry PC-owe wydają i je lokalizują. No ale w temacie konsol poszli do lamusa. I Cenega się bardzo ładnie rozwija. Dostała Cenega dobry zastrzyk kapitału i bardzo ładnie to wszystko wygląda. I koniec. Co jeszcze możemy powiedzieć? Jaki był ten rok 2009 dla nas, dla graczy konsolowców? Rewelacja. Jak dla mnie super. Jezu, ile świetnych gier powychodziło w tym czasie, to się w głowie nie mieści. Nadal każdy z nas, każdy z graczy ma jakieś jeszcze zaległości. Nie znam nikogo, kto by zagrał we wszystko, co by chciał. Naprawdę. Wszystkie kategorie, no może nie wszystkie, ale duża część kategorii jest obsadzona naprawdę znakomitymi tytułami. Oczywiście no, należy posiadać wtedy kilka platform, bo inaczej wszystko się nie zagra, ale naprawdę było kilka znakomitych nowych tytułów oraz kilka znakomitych sequeli. Najlepsze jest to, że utrzymana została ta tendencja wzrostowa. Konsole coraz bardziej się rozrastają, coraz więcej dobrych tytułów, coraz więcej potężnych tytułów pod kątem technologii. PlayStation 3 rozwija skrzydła i tak naprawdę myślę, że 2010 to będzie rok PlayStation 3, a Xbox zostanie trochę z tyłu.
Chciałbym, żeby Wii się teraz rozkręciło, bo Wii w tym roku tak naprawdę dosyć słabo przeszedło. Fajnie wyszło, ale z tej ilości gier, które wychodzą na Wii, to jest po prostu znikomy procent. Ale no wiadomo, no tutaj Nintendo kieruje bardziej do casuali, tak? Do osób, które grają w niedzielę po kościele przez godzinkę, a nie dla hardkorowych. Oczywiście był tam Mad World, parę innych gier, no ale... A to nie jest to, no. To nie jest to, niestety ta konsola wciąż za słabo przęknie. Widocznie Nintendo nie chce się bardziej wysilać, bo po co, no, zarabiają krocie i tyle, no. Chciałbym, ale strasznie, mówię, strasznie mi się podoba to, że wychodzą kolejne tytuły z danych serii i one są lepsze od pierwowzorów, bo nie zawsze to była gwarancja. Tak. A tu zarówno ten Assassin's Creed, piątka Residenta, Uncharted 2, tych gier naprawdę było kilka. Killzone 2. Tak, i idą ciągle do przodu, ciągle są rozwijane, nie ma cofania. Oczywiście pojawiło się kilka tytułów odcinających kupony, no ale to wiesz, zawsze tak było i będzie, tak? W wyścigach na przykład bardzo mocno w tym roku, to był naprawdę potężny rok, bo dwójka Forza Motorsport 3. Forza Motorsport 3, Need for Speed Shift, do tego, tak jak mówię, dopiero zaczęty przeze mnie MX ATV, to jest cztery potężne tytuły, które naprawdę zapewnią kilkadziesiąt godzin rozrywki, więc każdy fan wyścigów może się świetnie bawić. Piłki nożne, czyli FIFA 10 i PS 2010 także poszły do przodu. Oczywiście, no, dalekie są od ideału, głównie tu mówię o PS-ie, ale naprawdę to jest pierwszy raz od kilku lat chyba krok w przód. Ta gra idzie, poszła ku lepszemu, tak? Nie było tak samo odtwórcze, nie było tych wszystkich błędów. Oczywiście, no, ktoś, kto jest wariatem i spędza z tą grą kilkaset godzin, tak? Każde zagranie dokładnie analizuje, no to się tam doszuka, ale naprawdę, to jest Konami tak jakby lekko odżyło. To jeszcze nie jest to, bo nie chcę ich wychwalać, żeby nie zapeszyć, ale to jest we właściwym kierunku podążają, a FIFA 10 po prostu zmiotła mnie. Naprawdę znakomita gra, nigdy nie spodziewałem się, że coś takiego powiem, ale jest chyba lepsza od PS-a. No dobrze, jakie masz życzenie konsolowo-growe na przyszły rok? Tańsze konsole, więcej gier i więcej wolnego czasu. A ja bym chciał, żeby Nintendo w Polsce otworzyło w końcu przedstawicielstwo takie, wiesz, z prawdziwego zdarzenia, a nie, słuchaj, nie w zasadzie sterowania z Niemiec. Na cudy to ty nie licz, tak? No tak, ale to jest takie moje życzenie. To jest moje życzenie. Tak, też bardzo bym chciał, żeby Nintendo w końcu na naszym rynku zaistniało, bo mimo, że ludzie do tej konsoli sceptycznie podchodzą właśnie na zasadzie, że dla dzieci i tak dalej, to naprawdę jest bardzo dużo znakomitych tytułów. DS to jest w ogóle wylęgarnia znakomitych gier. Tak. Już ma to od groma. Naprawdę od groma świetnych tytułów. No a u nas idziesz do jakiegoś marketu i widzisz cztery tytuły na krzyż, tak? Więc no niestety. Z dostępnością jest u nas tragedia, a wystarczy, że pojechać, wiesz, za zachodnią granicę. Ja tu mam bardzo blisko, więc niejednokrotnie tam bywałem. I tam po prostu tych gier na DS-a jest od groma, a najbardziej uwielbiam kosze, na przykład na zasadzie wszystko zachmycia euro, tak? Tam właśnie jest tyle tytułów, że do wyboru, do koloru. I zawsze każdy coś dla siebie znajdzie. Niestety obawiam się, że to życzenie zostanie takim pobożnym życzeniem i Nintendo nie otworzy w Polsce swojego oddziału, niestety. Nie, ja myślę, że to musiałaby się jakaś większa firma za to wziąć, bo samo Nintendo na pewno tego nie zrobi. Tak, oni się nie schylają po drobne pieniądze. No bo musiał się któryś z wydawców naszych polskich na to zdecydować, dystrybutorów znaczy. A wątpię, kiedyś był Lem, tak, ale zrezygnowali. A dlaczego zrezygnowali? Można się tylko domyślać, słaba sprzedaż. No właśnie. No niestety, trzeba włożyć w duże pieniądze, żeby wskoczyć na ten rynek, nawet na taki rynek jak nasz, a może przede wszystkim na nasz, bo ludzie są nieprzekonani do Nintendo, ale dołożymy jeszcze wszelkich starań, żeby na portalu was przekonywać do tego. Nie dlatego, że mamy w tym jakiś interes, tylko dlatego, że Nintendo serwuje świetne gry po prostu. Nie masz w tym interesu? Przecież ja dostaję kasę od nich bezpośrednio. I gry, i wszystko. O, musimy o tym porozmawiać, ale to poza anteną. Dobra, no to co? Podsumowanie roku za nami. Konsolidacja miała trwać pół godziny, wyszło półtorej. Jak zwykle. Tak? Jak zwykle. No. Chyba królik nie zdążysz do kina. Okazało się, że jest na później, wiesz? I mówię teraz poważnie, bo na Awatara idę i miało być na 15.30, a się kojarzy na 17.30. Aha, tylko Awatar trwa, pamiętaj, 150 minut. Ho, 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 ho. 150 minut Awatar trwa? No coś takiego. Ale nie wiedziałem. No dobra, w porządku. Wezmę poduszkę i się wyśpię. No nie sądzę, Avatar chyba będzie dobrym filmem w przeciwieństwie do gry. No gra, tak, Fateless tam nam mówił, ja zresztą też będę chciał zobaczyć, co to jest. No tak, oczywiście. Film podobno rewelacyjny, w szczególności, że idę na 3D wersję, więc o. Nie wiem, czy ona jest inna. Jest inna?
Nie no, jest 3D. No właśnie. Więc mam nadzieję, że będzie super, że się będę świetnie bawił, bo dzisiaj potrzebuję dużo rozrywki i wypoczynku. No tak, bo jesteśmy bardzo, ale bardzo zmęczeni. Tak, bo święta są bardzo męczące. Także bardzo przepraszamy, że w konsolidacji, uwaga, teraz sprawdzę numer 24, podsumowującej 2009 rok. Było jak było, no cóż, na więcej nas dzisiaj nie stać, jesteśmy bardzo, bardzo zmęczeni. Jak zwykle truliśmy bzdury, zbłaźniliśmy się wielokrotnie i w ogóle... Czyli standard, tak. Smutny standard. No tak, no. Gdyby był snajper, byłoby jeszcze gorzej, no ale... No na szczęście go nie ma z nami. Dziękujemy w takim razie za wysłuchanie tej konsolidacji. Prosimy o komentarze. Komentujcie nasze wybory, swoje wybory. Komentujcie, przedstawiajcie swoje opinie na temat tego, jak podsumowujecie rok, jakie gry wam się bardzo podobały, jakie wam się nie podobały. I tyle. Po prostu komentarze. One nas napędzają do pracy. Dziękujemy wam z góry za nie. No i co? Deklarujemy się, że coś będzie szybciej, jakaś konsolidacja kolejna? Chyba tak. Ale bez dat, bez konkretów. Nie, teraz jako, że mamy wolny, to ja myślę, że na dniach powinniśmy następną przynajmniej jedną jeszcze nagrać, tak, bo jak czas, to trzeba wykorzystać to. Faithless God się też zdeklarował, że weźmie udział w kolejnej konsolidacji, tylko wróci z wojaży, bo pojechał gdzieś daleko do rodziny. Wróci i może coś nagramy. Może jeszcze w tym roku się uda, za to trzymamy kciuki. Dobra. Póki co dziękujemy za wysłuchanie konsolidacji numer 24. Rany boskie. Koniec. Na razie, cześć. Trzymajcie się, hej. Hej. Thank you.